Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu dotyczącym konkursów w ramach osi trzeciej programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Witam w imieniu swoim i w imieniu moich koleżanek, pani Beaty Hawryli, która jest kierownikiem sekcji finansowej, pani Ewy Ambroziewicz, kierownik sekcji wdrożeń, która bezpośrednio będzie się zajmowała tym konkursem, całą procedurą konkursową, i również panią Aleksandrę Sawicką, także z sekcji wdrożeń, która również jest jednym z pracowników, który będzie się zajmował tym konkursem. Jakby nie przedłużając, bo wydaje mi się, że dzisiaj będziemy poruszali też kwestie, myślę, że państwo będą mieli wiele pytań, tak jak obserwuję, z pytań, które w tej chwili nas wpływają, wiele kwestii problemowych dotyczących standardu kosztów w tym projekcie, więc nie przedłużając, przejdę do omówienia jakby podstaw tego konkursu, jego zakresu, potem do tego, na co, mówiąc w skrócie, zezwalamy Państwu, jeśli chodzi o ponoszenie wydatków w ramach tego konkursu. Potem oczywiście Państwo będą mieli czas na to, by zadawać pytania, i po przerwie pani Beata będzie miała prezentację dotyczącą części finansowej. W nawiązaniu do jakby doświadczeń z naszych ostatnich spotkań z Państwem, bardzo bym prosił Państwa o zadawanie pytań bezpośrednio na sali, bo zauważyliśmy taką tendencję, że ostatnio Państwo zadali stosunkowo mało pytań na naszym spotkaniu dotyczącym konkursu stażowego, a potem mieliśmy mnóstwo pytań, czy to w przerwie, czy Państwo chcieli nam zadawać pytania już po zakończeniu jakby części oficjalnej. Prosiłbym o zadawanie tych pytań na sali, tak aby wszyscy mogli usłyszeć, i uszanowanie tego, że to nasze dzisiejsze spotkanie jest relacjonowane w internecie. Mnóstwo z Państwa albo nie zdążyło się zapisać na to spotkanie, albo nie miało takiej możliwości, tudzież wolą nie fatygować się do Warszawy i oglądać to spotkanie w internecie, więc chcielibyśmy, aby wszyscy mieli równy dostęp do informacji, wyjaśniania wątpliwości i tak dalej, które Państwo na tym spotkaniu prezentują. Także chcielibyśmy, aby można było śledzić pełny zapis tego naszego dzisiejszego spotkania i aby każdy mógł usłyszeć odpowiedzi na wszelkie wątpliwości. Także proszę o zadawanie pytań na sali w trakcie spotkania, a nie już po jego zakończeniu, czy też w przerwie. Spotykamy się na kolejnym, trzecim już spotkaniu dotyczącym konkursu w ramach nadal działania 3.1 osi trzeciej, czyli działania kompetencje w szkolnictwie wyższym. Jest to największy, najszerszy, jeśli chodzi o zakres działania w ramach tej osi priorytetowej trzeciej. Jest to po programie rozwoju kompetencji i po programie stażowym trzeci już konkurs w ramach tego działania. Przedstawię Państwu podstawowe informacje, potem kryteria dostępu, kryteria premiujące i katalog kosztów, jaki stanowi załącznik 9 do regulaminu konkursu. Konkurs dotyczy wyłącznie wsparcia w ramach akademickich biur karier i dla akademickich biur karier, i obejmuje on, zgodnie z tym, jakie są zapisy w regulaminie i w szczegółowym opisie osi priorytetowej, projekt obejmuje wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje akademickie, biura karier. Co do zasady, wiemy, że one mogą się nazywać też trochę odmiennie w różnych z Państwa uczelni, wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, czyli istotą jest wspieranie tych studentów, którzy znajdują się już pod koniec swojej ścieżki kształcenia i zaczynają myśleć o tym i szukać swoich szans i swojego miejsca na rynku pracy. Alokacja w tym konkursie wynosi 35 milionów złotych i wnioski w ramach konkursu będziemy przyjmowali od przyszłego poniedziałku, od 16 listopada do dnia 16 grudnia 2015 roku. Wnioski, tutaj nie ma żadnej różnicy w stosunku do wcześniejszych konkursów ogłaszanych w ramach już programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, czyli wnioski składają Państwo zarówno w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych, w SOW-ie tak zwanej, i wysyłają Państwo do nas jeden podpisany i wydrukowany egzemplarz wniosku.
Proszę pamiętać o naczelnej zasadzie, jaka obowiązuje, czyli wniosek, który został przez Państwa złożony w SOW-ie i wniosek, który trafia do nas w formie pisemnej, muszą to być wnioski, które mają taką samą sumę kontrolną. Jakakolwiek różnica w sumie kontrolnej pomiędzy tym wnioskiem, który odnotowaliśmy i zauważyliśmy w SOW-ie, a wnioskiem, który wpływa do nas, skutkuje niestety odrzuceniem wniosku. Pojawiały się takie sytuacje, one wynikają z tego, że czasami już po ostatecznym zatwierdzeniu wniosku w SOW-ie, czy to przez przypadek, czy nie, dochodzi do edycji takiego wniosku. Proszę pamiętać, że wystarczy kliknięcie przycisku edytuj i nie wprowadzenie nawet jakiejkolwiek zmiany we wniosku i to już spowoduje zmianę sumy kontrolnej. Także proszę, aby wniosek, który Państwo złożą w SOW-ie, który Państwo zwalidują, ostatecznie wyślą w SOW-ie, aby był już takim wnioskiem świętym, aby go po prostu nie ruszać. Bo skutkować to będzie, tak jak powiedziałem, zmianą sumy kontrolnej. Potem okaże się, że wniosek, który Państwo wydrukowali, jest zupełnie inny. I będę apelował o to, aby nie czekać ze składaniem wniosków do końca, do 16 grudnia, do godziny 16:15, kiedy przyjmujemy wnioski. Wiadomo, jest to system elektroniczny, mogą się zdarzyć różne rzeczy, może też znaczna część z Państwa próbować złożyć ten wniosek na ostatnią chwilę i może to spowodować różne trudności natury technicznej. Więc proszę to też mieć na uwadze. Wnioski papierowe muszą być do nas dostarczone do 16 grudnia tego roku do godziny 16:15. Przyjmujemy wnioski albo w Kancelarii Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, tutaj niedaleko przy ulicy Nowogrodzkiej 47A, dosłownie 200 metrów stąd, w Kancelarii Głównej bądź też w sekretariacie naszego działu na 5 piętrze. Kryteria dostępu w tym konkursie, czyli rzecz najistotniejsza, wyznaczająca jego zakres. Wnioskodawcą jest szkoła publiczna bądź niepubliczna. Tutaj rzecz oczywista, odpada to kryterium, które pojawia się przy innych konkursach w ramach działania 3.1, czyli nie ma tu wymogu posiadania co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. Czyli tutaj każda uczelnia może aplikować, pod warunkiem oczywiście, że uczelnia w swojej strukturze organizacyjnej, jest to kolejne, 13 kryterium dostępu. Wnioskodawca musi w swojej strukturze organizacyjnej posiadać akademickie biuro karier lub inną jednostkę świadczącą analogiczne usługi na rzecz studentów. Inną jednostkę, ponieważ wiemy już i na to Państwo zwracali uwagę jeszcze, kiedy pracowaliśmy nad zakresem tego konkursu, że niejednokrotnie nazywa się taka jednostka w Państwa uczelni inaczej. Nie tylko jest akademickim biurem karier. Brzmienie tego kryterium wyklucza sytuację aplikowania o środki przez uczelnie, które dopiero będą tworzyły akademickie biuro karier. Nie można w ramach konkursu otrzymać wsparcia na to, żeby ABK dopiero utworzyć. Kolejne ograniczenie, uczelnia może wystąpić tylko w jednym wniosku, zarówno jako wnioskodawca i jako partner. Chodzi o to, aby w ramach uczelni został opracowany jeden konkretny program dla całego Akademickiego Biura Karier, które nie jest tworzone odrębnie dla każdego wydziału czy jednostki organizacyjnej uczelni. Jest to jednostka dla całej uczelni, stąd wyszliśmy z założenia, że powinien powstać jeden szczegółowy i jak najszerszy program dla ABK, który będzie obejmował całą uczelnię. Zarówno jako wnioskodawca, jako partner, co oznacza, że uczelnia, która złoży wniosek, nie będzie mogła być partnerem w żadnym innym wniosku i odwrotnie, czyli jeśli uczelnia będzie partnerem jakiejkolwiek innej uczelni w projekcie, to wyklucza też aplikowanie samodzielnie jako wnioskodawca. Projekt musi trwać nie krócej niż rok i nie dłużej niż 3 lata, biorąc pod uwagę wielkość alokacji jest oczywistym, że i dopuszczalną, tą, którą tu Państwo widzą, maksymalną wartość projektu. Oczywiste jest, że te środki starczą Państwu przynajmniej na rok, czyli na taki okres, który pozwoli na stworzenie w miarę szerokiego i efektywnego programu, żeby on przynajmniej przyniósł jakiekolwiek efekty. Musi trwać nie krócej niż rok i nie dłużej niż 3 lata, tak aby ewentualnie
Potem, jeśli będziemy ogłaszali jeszcze jeden konkurs na ABK, na dzień dzisiejszy nie jest to pewne, żeby wtedy ewentualnie zmienić już projekt, korzystając z doświadczeń, jakie Państwo będą mieli. Maksymalna wartość projektu, tutaj stosujemy progi, które Państwo znają z innych naszych konkursów, czyli dla uczelni kształcących do 4000 studentów można aplikować o 700 000 złotych, dla uczelni do 12000 o 1,5 miliona i dla uczelni kształcących powyżej 12000 studentów o kwotę 2,5 miliona złotych. Co musi obejmować projekt? Dosyć rozbudowane kryterium dostępu. Projekt musi obejmować zadania związane z bezpośrednim wsparciem studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez biuro karier lub oczywiście inną analogiczną jednostkę, w szczególności w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego. To jest tak, można powiedzieć, że to jest podstawa tego, co powinno być w ramach tego konkursu wykonywane przez ABK oraz w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, coachingu, mentoringu i kształcenia przedsiębiorczości. Czyli jak mogą Państwo zauważyć, w konkursie chodzi głównie o to, aby to poprzez Akademickie Biuro Karier studenci otrzymali wsparcie, które pozwoli im na rozpoczęcie działalności na rynku pracy, na wejście na rynek pracy zaraz po skończeniu kształcenia. Oczywiście wsparcie udzielane studentowi musi być związane z wykształceniem kształcenia na studiowanym przez niego kierunku studiów. To jest coś, co podkreślamy już od wielu konkursów. Chodzi nam o to, aby student mógł uzyskać wsparcie przez ABK i zacząć potem pracę w takim zakresie, do jakiego został przygotowany przynajmniej 3 do 5 lat studiów i całego toku kształcenia, jaki na tych studiach odbył, aby jego praca była związana z tym, czego się na studiach nauczył. Projekt musi obejmować swoim zakresem również rozwój usług w zakresie poradnictwa zawodowego, zakładania własnej działalności gospodarczej, coachingu, mentoringu, kształcenia umiejętności, kompetencji dotyczących przedsiębiorczości. Czyli tu jest jakby doprecyzowanie tego, o czym mówiłem wcześniej. I jeśli chodzi o coaching i mentoring, tu się pojawia wiele pytań od Państwa. Coaching i mentoring w tym konkursie traktowany jest jako forma dodatkowa. To znaczy wsparcie w ramach coachingu i mentoringu może być udzielane wyłącznie przez te akademickie biura karier, które świadczą usługi jako agencje zatrudnienia. Tylko w takim wypadku dopuszczamy coaching i mentoring. Proszę się zastanowić nad tym, bo analizowaliśmy ten problem dosyć szeroko, sprawdzaliśmy też oferty wielu z Państwa, tego co Państwo oferują w ramach akademickich biur karier i zauważyliśmy, że wiele z tych sytuacji, które Państwo nazywają coachingiem lub mentoringiem, tak naprawdę w rozumieniu tego konkursu będzie poradnictwem zawodowym. Muszą Państwo na to zwrócić uwagę. Tu dla nas jakby istotniejsze jest nie to, jak się coś nazywa, jak jest przez Państwa nazywane, tylko de facto czym jest. Więc tak jak powiedziałem, podstawą tego konkursu, tego co chcemy wspierać, jest indywidualne poradnictwo zawodowe i w jego ramach Państwo mogą się spokojnie zorientować, że to co czasami Państwo nazywają coachingiem, mentoringiem jest dla nas tak naprawdę właśnie tym poradnictwem zawodowym, a ten coaching i mentoring, który my wspieramy, został dosyć szczegółowo opisany właśnie w załączniku 9 w standardzie kosztów. Tam wskazujemy, w jakim zakresie wspieramy coaching i mentoring i tak jak powiedziałem, wyłącznie w tych wypadkach, kiedy Akademickie Biuro Karier wykonuje swoje czynności jako agencja zatrudnienia na podstawie odpowiedniej ustawy. Dobrze. Projekt musi przewidywać wdrożenie stałej oferty uczelni w zakresie wsparcia studentów rozpoczynających aktywność zawodową, wykorzystanie efektów działalności biur karier w poprawieniu jakości praktycznych elementów kształcenia. Tutaj odpowiadam już z góry na szereg wątpliwości, jakie się pojawiają, że wdrożenie stałej oferty uczelni nie oznacza, bo część z Państwa o to pytało,
absolutnie tego, że ABK musi tworzyć jakiś przedmiot na studiach, w ramach którego cokolwiek będzie uczone, nie chodzi o to. Chodzi o to, aby po prostu w toku kształcenia wykorzystywać te doświadczenia, które ma akademickie biuro karier i żeby ono też wytworzyło taki stały mechanizm wsparcia, aby student na danej uczelni wiedział, że będzie się mógł zwrócić do państwa jako do akademickiego biura karier i zawsze otrzymać jakieś konkretne wsparcie wynikające z tego, że ABK będzie je oferowało przez przynajmniej kilka następnych lat i student będzie wiedział, że jeśli zgłosi się do państwa, dostanie odpowiednią usługę polegającą czy to na poradnictwie zawodowym, czy na innych elementach, które w ramach tego konkursu dopuszczamy. Kolejne kryterium, z którym państwo też mają szereg wątpliwości i pytań. Projekt przewiduje zatrudnienie lub wykazanie wcześniejszego zatrudnienia co najmniej jednego doradcy zawodowego dla studentów rozpoczynających aktywność zawodową na rynku pracy i z dopuszczalną możliwością finansowania w projekcie jedynie kosztów zatrudnienia nowego doradcy. Wynika to z faktu, że stawiamy na to, aby akademickie biura karier rozwijać, żeby je wzmacniać, żeby rozszerzać ich działalność. Tak jak mówiłem we wcześniejszym kryterium dostępu, nie dopuszczamy do sytuacji, gdy akademickie biuro karier będzie dopiero tworzone, dopiero doradcy zawodowi będą zatrudniani. Czyli muszą państwo wskazać, że zatrudnią państwo nowego doradcę zawodowego. W takim wypadku my na okres projektu będziemy mogli sfinansować etat takiego doradcy. Lub też wykażą państwo, że doradca zawodowy u państwa już pracuje w akademickim biurze karier, już udziela wsparcia studentom. W takim razie będzie to wystarczające. Nie będą państwo musieli zatrudniać nowego doradcy zawodowego, ale na wynagrodzenie takiego doradcy nie otrzymają państwo środków z tego projektu. Będzie to wyłącznie na rzecz osoby nowej. Przestrzegałbym przed wykonywaniem takich działań, jakie już się pojawiły w kilku pytaniach, na jakie odpowiadałem. Czy będzie dopuszczalna sytuacja, że my przed złożeniem wniosku zwolnimy doradcę, który u nas pracuje i zatrudnimy go od nowa? No, część z państwa się, mówiąc brzydko, ubawiła. No mi do śmiechu nie było, bo to już są takie rzeczy, które, no, powiem potocznie i dość brzydko, ale sprawiają, że mi opadają ręce, bo widać, że jakby chodzi głównie o to, pojawia się u części z państwa od razu takie automatyczne myślenie, co by zrobić, żeby dostać przede wszystkim środki na rzecz tego doradcy. Proszę zauważyć, że zgodnie z tym, co jest zapisane w załączniku 9, państwo będą też zobowiązani po zakończeniu projektu do tego, żeby utrzymać również zatrudnienie doradców. Więc to, że państwo na okres na przykład roku, na jaki przewidują projekt, wykonają takie działanie, które no, z teoretycznego punktu widzenia jest to dopuszczalne. Przyznam, że na etapie pisania regulaminu nie przyszło nam w ogóle do głowy, żeby zastrzegać czegoś takiego, bo nie myśleliśmy, że w ogóle taka konstrukcja się pojawi, że to zwolnienie doradcy i ponowne jego zatrudnienie no da państwu tylko tyle, że otrzymają państwo środki ewentualnie na ten okres projektu. Potem państwo będą musieli oczywiście utrzymać tego doradcę jeszcze sami. Więc przed takimi działaniami, które na pewno na ocenie merytorycznej zostaną zauważone, no przestrzegałbym państwa, bo to jest jakaś forma przerwania tego, co państwo już wykonują w ramach akademickiego biura karier. Jeśli państwo się takiego doradcy na okres tych kilku miesięcy pomiędzy złożeniem wniosku a otrzymaniem dofinansowania, jeśli państwo się takiego doradcy pozbędą. Kolejne kryterium bardzo ważne dla nas, czyli rozwój akademickiego biura karier, jak możemy to nazwać. Wymagamy od państwa, aby liczba udzielanych studentom porad w trakcie realizacji projektu i nazywamy to indywidualnymi usługami w zakresie poradnictwa zawodowego, zaraz do tego przejdę szerzej, wzrośnie o 20% w stosunku do analogicznego okresu przed rozpoczęciem projektu. Oczywiście musi to być nie mniejsze niż te wartości, które są tutaj pokazane. To jest dla sytuacji, kiedy albo jest to trudno, nie są państwo w stanie tego zmierzyć, albo takie usługi nie były wcześniej udzielane. Odpowiadając na pytania, jakie się bardzo często pojawiały od państwa, to taki przykład. Jeśli uczelnia w ciągu ostatnich 3 lat
udzieliła tysiąca indywidualnych porad, indywidualnych usług w zakresie poradnictwa zawodowego, udzieliła tysiąca, to państwo zobowiązują się, że jeśli będą realizowali trzyletni projekt, to ta liczba zindywidualizowanych usług będzie wynosiła 1200. Wzrośnie to po prostu o 20% w stosunku do tego, co było, pod warunkiem oczywiście, że te wartości, no w tym wypadku będzie to oczywiście więcej, ale te wartości nie mogą być mniejsze niż te tutaj wskazane. Dlaczego mówimy o indywidualnych usługach w zakresie poradnictwa zawodowego? Ponieważ wiąże się to bardziej z osobą, która otrzymuje wsparcie, niż z liczbą takich udzielanych porad. Możemy sobie wyobrazić sytuację, że przychodzi student na pierwsze spotkanie z doradcą zawodowym i tak naprawdę po to, aby otrzymał poradę, jaka go interesuje, aby otrzymał konkretne wsparcie, które mu jest potrzebne, on musi z takim doradcą spotkać się trzykrotnie w krótkim okresie, w ciągu 2 tygodni, 3. Nie wiem, to zależy od indywidualnych potrzeb. W takim razie nie mówimy o 3, ale wyłącznie o 1 indywidualnej usłudze w zakresie poradnictwa zawodowego. Czyli tutaj są państwo zobowiązani do tego, żeby liczyć te zindywidualizowane usługi bardziej patrząc na osoby, a nie na wartości bezwzględne w liczbie samych spotkań, jakie przeprowadzili doradcy zawodowi, czy też doradcy do spraw przedsiębiorczości. Zatrudnialność, losy absolwentów, zatrudnialność, która, z którą się część z państwa już spotkała we wcześniejszych naszych konkursach, mają państwo kryterium dostępu, w którym zobowiązują się państwo do tego, że odsetek osób, które zostały objęte wsparciem w ramach tego projektu, a którzy stali się absolwentami lub kontynuowali kształcenie lub znaleźli zatrudnienie po zakończeniu kształcenia, musi być większa niż 0. Mogą państwo spokojnie, zapewne większość z państwa to zrobiła, porównać to treść tego kryterium dostępu z kryterium premiującym numer 6, gdzie państwo mogą otrzymać określoną premię punktową w zależności od tego, jak ten wskaźnik państwo ustalą. Tutaj na poziomie kryterium dostępu wymagamy tylko, aby państwo założyli i zobowiązali się do tego, że ci studenci, którzy otrzymają wsparcie w ramach państwa projektu, znaleźli zatrudnienie, żeby to była jakaś określona, zadeklarowana przez państwa liczba, oczywiście większa od 0. I projekt zakłada też monitoring karier zawodowych studentów, którzy są uczestnikami projektu. Te osoby, które otrzymają wsparcie od doradców zawodowych, będą musieli być monitorowani, to znaczy będą państwo musieli posiadać po 12 miesiącach wiedzę na temat tego, co z takimi osobami się dzieje, czy one mają określone zatrudnienie, czy nie. Tutaj nie mamy wymogów formalnych co do tego, w jaki sposób musi to być prowadzone. Chcemy, aby państwo byli w stanie w toku późniejszych kontroli pokazać, że mają państwo określoną wiedzę na temat tego, co się z odbiorcami wsparcia stało. Wsparcie pracowników ABK to jest drugi komponent w tym konkursie, czyli oprócz tego, o czym mówiłem od początku dzisiejszego spotkania, czyli oprócz wsparcia dla studentów, mogą państwo również podnosić kompetencje pracowników akademickich biur karier w zakresie niezbędnym do wsparcia studentów rozpoczynających aktywność zawodową na rynku pracy. Dotyczy to oczywiście kompetencji pracowników akademickich biur karier, czyli nie dotyczy to osób, które no, nie są pracownikami ABK. Również zwracam tu uwagę na sytuację, bo często państwo o to pytają, czy dotyczy to osób, które na co dzień i co do zasady pracują na przykład w działach administracyjnych uczelni, a wykonują tylko jakieś zadania dotyczące akademickich biur karier, niejako jest to ich działalność poboczna. Takich sytuacji proszę unikać. Ma to dotyczyć tych osób, których praca jest, nie lubię tego słowa, dedykowana akademickim biurom karier i którzy w ramach swojej aktywności zawodowej zajmują się wspieraniem studentów. Wszystkie działania, wszystkie efekty tych działań, które są skierowane do pracowników ABK, muszą być wykorzystane w trakcie realizacji projektu. To znaczy chodzi nam o to, aby
tak skorelować ten okres wsparcia, jaki otrzymują pracownicy akademickich biur karier z okresem realizacji projektu, aby potrafili Państwo wykazać, że te osoby jeszcze wykorzystały tą wiedzę, którą uzyskały i w jakiś sposób dzięki tej wiedzy skorzystali również studenci. To były kryteria dostępu, teraz z kolei kryteria premiujące. Jest tych kryteriów, mamy 5 kryteriów, które są punktowane w wysokości 5 punktów i do tego jedno kryterium premiujące, 6, za które można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Najpierw kryteria, te kryteria, za które mogą Państwo uzyskać 5 punktów. Po pierwsze posiadanie akademickiego biura karier, co jest dla Państwa wymogiem, ale przez okres co najmniej 12 miesięcy, czyli ci z Państwa, w których uczelniach ABK działa rok i dłużej, będą mogli otrzymać taką premię. Uczelnia objęta projektem, i to jest kryterium, które Państwo znają z innych naszych konkursów, powtarzamy je tutaj, uczelnia współpracuje z pracodawcami w zakresie praktycznych elementów kształcenia. Jak wiadomo, oś trzecia jest nakierowana na to, aby uczelnie współpracowały z pracodawcami w taki sposób, aby zapewnić później studentom maksymalne wsparcie i jak najłatwiejsze wejście na rynek pracy. Stąd też te uczelnie, które współpracują z pracodawcami, otrzymają taką premię. Do wniosku oczywiście nie muszą Państwo załączać żadnych dokumentów poświadczających tego, że Państwo taką współpracę prowadzą. Muszą Państwo oczywiście potrafić potem na etapie kontroli pokazać, że taka współpraca z pracodawcami jest prowadzona. Uczelnia lub akademicki biuro karier posiada status agencji zatrudnienia. Tutaj wiadomo, muszą Państwo spełnić wymóg ustawowy, aby akademickie biuro karier było agencją zatrudnienia. W związku z tym takie uczelnie są przez nas premiowane. Nie jest to więc wymóg obligatoryjny. Akademickie biuro karier nie musi być agencją zatrudnienia. Co najwyżej mogą Państwo otrzymać premię punktową z tego tytułu. Projekt przewiduje wspólną realizację zadań przez biura karier i samorząd studencki. Tutaj nie wymagamy określonej formy. Muszą Państwo po prostu pokazać, że akademickie biuro karier na co dzień czy też w projekcie współpracuje z przedstawicielami studentów i tak samo projekt będzie przewidywał wspólną realizację zadań przez biuro karier i organizacje pozarządowe lub organizacje pracodawców. Tutaj również nie ma określonego wymogu, w jaki sposób ma to wyglądać. Nie muszą Państwo dołączać dokumentów poświadczających tego. Konieczna jest deklaracja tego we wniosku i potem zdolność do tego, aby takie działania potwierdzić na etapie kontroli. I od razu tłumaczę, tu jeszcze dzisiaj nawet pojawiło się takie pytanie, to, że Państwo będą chcieli realizować jakieś działania z organizacjami pracodawców, na przykład nie oznacza z automatu, że taka organizacja musi być partnerem w projekcie. Nie jest to wymóg. I ostatnie kryterium, które jest powiązane, ostatnie kryterium premiujące, za które mogą Państwo uzyskać do 10 punktów, powiązane z tym kryterium dostępu, o którym mówiłem, w którym Państwo muszą zadeklarować, że odsetek absolwentów objętych wsparciem kontynuujących kształcenie lub podejmujących zatrudnienie musi być większy od zera. Tutaj od Państwa zależy, jak wysoki Państwo ustalą ten odsetek. Muszą Państwo dokonać analizy tego, jak wygląda sytuacja na Państwa uczelni, jak skorzystać z własnych doświadczeń, sięgnąć do liczb pokazujących, jaki odsetek Państwa absolwentów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu kształcenia i tutaj Państwo deklarują, jeśli chcą Państwo oczywiście uzyskać premię z tytułu tego kryterium premiującego. Jeśli zadeklarują Państwo do 10%, otrzymują Państwo jeden punkt, analogicznie do 20, 20 i tak aż do 100. Oczywiście apeluję do Państwa o to, aby te liczby szacować naprawdę bardzo dokładnie i w oparciu o jakieś dane, żeby nie porywać się, mówiąc potocznie, z motyką na słońce i nie deklarować, że 100% wszystkich osób, które będą w projekcie, znajdzie zatrudnienie.
Proszę pamiętać, że potem będzie to podlegało weryfikacji w toku kontroli. Może się okazać, że niespełnienie tego kryterium premiującego, które państwo tutaj deklarują, może skutkować no, w sytuacjach już takich ekstremalnych tym, że będziemy występowali o zwrot dofinansowania, jeśli okaże się, że ktoś zadeklaruje, że 95% studentów korzystających ze wsparcia znajduje zatrudnienie, potem się okaże, że do tego nie dochodzi i tak naprawdę projekt powinien otrzymać 10 punktów mniej w toku oceny, które zepchnęłoby go pod tą potocznie nazywaną kreskę na liście rankingowej i mogłoby się okazać, że taki projekt w ogóle dofinansowania by nie otrzymał. Zatrudnienie w tym wypadku jest przez nas rozumiane jako zawarcie umowy o pracę lub również zawarcie umowy cywilnoprawnej, czyli tutaj jest to szersze rozumienie niż w innych wypadkach, jak również samozatrudnienie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej trwające co najmniej 3 miesiące. Jest to wszystko, jeśli chodzi o kryteria dostępu. Jeszcze tak wracając do składania przez państwa wniosków, apeluję do tego, aby dokładnie zapoznać się z regulaminem, wypełniając wniosek, kierować się również zapisami instrukcji wypełniania wniosków, którą wskazujemy jako element dodatkowy, ponieważ instrukcja wskazuje niejednokrotnie, co państwo muszą dokładnie wpisać w poszczególnych miejscach wniosku. Wiemy już z doświadczeń 3 konkursów, jakie prowadziliśmy, że są problemy co do zamieszczania informacji dotyczących tego, że partnerzy w projekcie zostali wybrani w odpowiednim trybie i że partner nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania dofinansowania. W tej chwili nawet można powiedzieć, że toczymy taki spór z instytucją zarządzającą, która dosyć restrykcyjnie podchodzi do zasad dotyczących tego, jakie informacje w zakresie wyboru partnera powinny być umieszczane we wniosku, a w którym miejscu. Oczywiście wychodzimy z założenia, że no nie powinno być to traktowane aż tak restrykcyjnie, nie powinno w wielu wypadkach skutkować odrzuceniem wniosku. Niemniej proszę państwa o to, aby uważnie przeczytać również instrukcje i patrzeć, jakie informacje i w którym miejscu wniosku muszą być zawarte. Standardy kosztów w projekcie. Załącznik numer 9 do regulaminu konkursu. W obecnej perspektywie wsparcia z środków unijnych załączniki dotyczące standardu kosztów jest to pewne nowum. Nie było tego co do zasady, pojawiło się dopiero pod koniec. My to chyba mieliśmy tylko w jednym ostatnim konkursie w ramach POKL. W tej chwili instytucja zarządzająca wymaga od nas, abyśmy jasno precyzowali, na jakie wydatki państwu w projekcie pozwalamy, jakie wydatki mogą państwo w ogóle ponosić. Te standardy kosztów mają takie 3 generalne zasady. Po pierwsze, jest to katalog zamknięty, więc odpowiadając na szereg pytań, jakie państwo podnoszą, bo przychodzą takie maile. Dzień dobry, rozumiem, że jest to katalog zamknięty, ale czy można ponieść jeszcze jakiś tam wydatek? Z góry odpowiadam, że nie. Jeśli nie znajdują państwo jakiegoś wydatku w załączniku numer 9 do regulaminu, oczywiście on może być inaczej nazywany, tutaj mówimy o typach tych wydatków. Jeśli takiego wydatku państwo nie znajdują, nie mogą państwo innego wydatku ponosić w planowanych przez siebie projektach. Poza tym określamy maksymalny poziom kosztów dla tych poszczególnych elementów, instrumentów wsparcia, co oczywiście nie oznacza naszego takiego automatycznego i bezkrytycznego przyzwolenia na to, że wszystkie stawki w projekcie, jakie potem się u państwa pojawią, będą oscylowały oczywiście w granicach tych maksymalnych, dopuszczalnych przez nas poziomów wydatków. Każdy projekt jest przez nas weryfikowany osobno. Sprawdzamy, czy naprawdę na przykład maksymalny dopuszczalny poziom wynagrodzenia dla doradcy zawodowego będzie uzasadniony, jeśli ta osoba będzie się zajmowała tylko kilkoma studentami. Czy ona naprawdę musi być wtedy zatrudniona na cały etat z maksymalnym dopuszczalnym wynagrodzeniem. Więc proszę mieć jeszcze to na uwadze. Weryfikujemy zasadność i racjonalność wszystkich stawek, jakie państwo zawierają w projekcie. I proszę pamiętać o tym, że oprócz tych działań, które podnoszą kompetencje pracowników ABK,
muszą się Państwo skupić przede wszystkim na wsparciu studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej, a nie na jakby rozbudowaniu i wzmocnieniu samych struktur ABK. Wszystko to, co Państwo planują zrobić dla Akademickiego Biura Karier, ma być tylko etapem pośrednim, bo to ma przynieść określone pozytywne rezultaty dla studentów, którzy ze wsparcia poprzez ABK będą korzystali. Doradcy zawodowi. Wymagamy, aby byli zatrudnieni na umowę o pracę, czyli nie wchodzą w grę w ogóle umowy cywilnoprawne. To, o czym mówiłem wcześniej, finansujemy w ramach projektu jedynie nowych doradców. Doradcy powinni mieć kompetencje adekwatne do stanowiska. W załączniku 9 mają Państwo wskazane to, jakie to powinny być kompetencje. To, o czym mówiłem wcześniej, niedelegowanie doradców zawodowych do innych działań niezwiązanych z ABK. To powinny być osoby, których głównym i jedynym w zasadzie zadaniem jest wsparcie studentów poprzez ABK. Wynagrodzenie maksymalne do stawki wynagrodzenia na stanowisku specjalisty w danej uczelni. Też nie chcemy, aby okazywało się, że wydatki, które dopuszczamy, są w jakiś sposób oderwane od tego, co jest normalnie proponowane na uczelni. Będziemy wymagać utrzymania zatrudnienia nowego doradcy przez okres co najmniej roku od zakończenia realizacji projektu przy zachowaniu wysokości wynagrodzenia. Czyli to, o czym mówiłem wcześniej, to, że ktoś będzie próbował w jakiś sposób uzyskać wsparcie koniecznie dla nowego doradcy, musi się liczyć z tym, że potem po zakończeniu realizacji projektu będzie musiał przez co najmniej rok utrzymać takiego doradcę na takich samych warunkach. Główne jego zadanie, czyli świadczenie poradnictwa indywidualnego w formie indywidualnych spotkań ze studentami. Tutaj jakiekolwiek działania grupowe, można powiedzieć, że powinny być wyjątkiem, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Wsparcie powinno być co do zasady realizowane w formie takich spotkań indywidualnych. Coaching kariery jako rozszerzenie usługi doradczej przez rozwijanie konkretnych kompetencji, to dopuszczamy również w odróżnieniu od coachingu zawodowego, o którym jeszcze kilka słów będzie za chwilę. Kompetencje, to o czym mówiłem, mają Państwo opisane w załączniku numer 9, czyli wykształcenie wyższe, preferowane, ale oczywiście nie wymagane bezwzględnie, to wykształcenie, które w jakiś sposób wiąże się z tym, co doradca zawodowy wykonuje w trakcie późniejszej swojej działalności mającej na celu wsparcie studentów. Co najmniej roczne doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat jako doradca zawodowy, odpowiednia wiedza z przepisów prawa normujących zasady poradnictwa i umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej. Czym jest poradnictwo zawodowe, to też mają Państwo opisane w załączniku numer 9, czyli udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, miejsca zatrudnienia, udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych, w szczególności ofercie uczelni, jeśli ktoś będzie chciał kontynuować kształcenie, czy zawodach rynku pracy, o możliwościach, jakie student ma po uzyskaniu wykształcenia zgodnego z kierunkiem, jaki studiował. Prowadzenie, oczywiście inicjowanie, organizowanie indywidualnych porad zawodowych, pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej uczestnika projektu. Czy taki doradca zawodowy powinien zgłębić dokładnie sytuację danego studenta, tego, czy jego predyspozycje pozwalają na wykonywanie określonej pracy, czego ewentualnie potrzeba takiemu studentowi, jakie jego kompetencje, kwalifikacje powinny zostać wzmocnione. Oprócz doradców zawodowych dopuszczamy również doradców do spraw przedsiębiorczości i w tym wypadku dotyczyć to będzie usług nie tyle znalezienia pracy w takiej formie najbardziej oczywistej, czyli zatrudnienia gdzieś na etat po zakończeniu studiów, czyli również zakładania własnej działalności gospodarczej, rozpoczęcie prowadzenia własnej firmy przez studenta. Jest to główny cel właśnie doradcy do spraw przedsiębiorczości. Tutaj część zasad w załączniku numer 9 będzie taka sama jak dla doradcy do spraw zawodowych. Przykładowo utrzymanie zatrudnienia przez okres co najmniej roku od zakończenia realizacji projektu przy zachowaniu
wysokości wynagrodzenia. Oczywiście musi taki doradca do spraw przedsiębiorczości spełniać określone kryteria, które tu mają Państwo wskazane, czyli również odpowiednie wykształcenie, preferowane wykształcenie na wskazanych kierunkach, czyli oczywiście inne jest dopuszczalne. Doświadczenie zawodowe poświadczone odpowiednimi dokumentami, aktualna wiedza z zakresu przepisów normujących prowadzenie działalności gospodarczej, umiejętności trenerskie, czyli tutaj wymagania bardzo zbliżone do tego, czego wymagamy od doradców zawodowych. Coaching i mentoring, o którym Państwu mówiłem, czyli te dodatkowe elementy, które dopuszczamy w sytuacji, kiedy akademickie biuro karier świadczy usługi na zasadzie agencji zatrudnienia. Mogą Państwo w takim wypadku świadczyć usługi dotyczące coachingu przez doradcę zawodowego i tu mają Państwo wskazane, co jest celem coachingu. Od razu proszę zwrócić uwagę na to, że ten coaching musi być prowadzony przez doradcę zawodowego, czyli należy unikać sytuacji, w której Państwo zatrudniają coacha zewnętrznego czy też firmy coachingowe, bo takie pytania się pojawiają, za znaczne zazwyczaj środki, skoro Państwa Akademickie Biuro Karier jest już agencją zatrudnienia, jest jakby ten stopień wyżej organizacyjnie od regularnego Akademickiego Biura Karier, to doradca zawodowy powinien świadczyć taki coaching, którego celem jest i przykładowo dobre przygotowanie, poradzenie sobie z taką ważną zmianą dla studenta w życiu, jaką jest podjęcie pracy. Czy to zrozumienie jego roli u nowego przedsiębiorcy, w nowej organizacji, w której się znajdzie taki absolwent, zarządzanie sobą w czasie i tak dalej. Te elementy, które mają Państwo tutaj wskazane. Jeśli chodzi o mentoring, tutaj dotyczy on również, znaczy jest dopuszczany w tych projektach, w których ABK jest agencją zatrudnienia, prowadzi usługi pośrednictwa pracy na zasadzie agencji zatrudnienia. I w tym wypadku dopuszczamy do tego, aby środki były przeznaczone na zewnątrz, ponieważ mentoring musi być prowadzony przez mentora wyznaczonego przez pracodawcę. Czyli w tym wypadku jest to odmienne. Nie płacimy za to, aby to Akademickie Biuro Karier wykonywało czynności związane z mentoringiem, ale takie wynagrodzenie otrzymuje osoba, którą wskazuje pracodawca przyjmujący do siebie za pośrednictwem oczywiście ABK studenta. W takich wypadkach pozwalamy na mentoring. Podnoszenie kompetencji pracowników akademickich i biur karier. Tutaj kwalifikujemy przeszkolenia, podnoszenie kompetencji w ramach właśnie szkoleń z wyłączeniem studiów podyplomowych. To jest żelazne pytanie, jakie się zawsze pojawia, czy dopuszczalne są studia podyplomowe. Nie jakby z tej przyczyny, że wolimy formy wsparcia bardziej zindywidualizowane, czy tak jak na szkolenia, które są prowadzone w mniejszych grupach. Poza tym studia podyplomowe zazwyczaj trwają przez określony czas, dość długi z punktu widzenia dopuszczalnej przez nas długości trwania projektu, więc studia podyplomowe wykluczamy. To, o czym mówiłem, efekty działań podnoszących kompetencje muszą być wykorzystane w trakcie realizacji projektu. Maksymalny koszt podnoszenia kompetencji jednego pracownika biura karier w wysokości 15 tysięcy złotych. Jeśli te koszty przekraczają 5 tysięcy złotych i dotyczą pracowników, którzy nie są doradcami zawodowymi, doradcami do spraw przedsiębiorczości, potem wymagamy również utrzymania ich zatrudnienia na okres co najmniej roku od zakończenia realizacji projektu. Czyli chcemy uniknąć sytuacji, w której pracownik otrzymuje wsparcie w wysokości na przykład 12 tysięcy złotych w ramach szkoleń, czyli już dość znaczne, a zaraz po zakończeniu realizacji projektu, nie wiem, zwalnia się, zostaje przeniesiony na inne stanowisko niezwiązane z ABK i te wykonywane przez niego działania i zdobyta wiedza jest w zasadzie niewykorzystywana. Czyli przy wsparciu powyżej 5 tysięcy złotych wymagamy również utrzymania zatrudnienia takiej osoby. Diagnoza kompetencji i monitoring losów absolwentów, których też od Państwa wymagamy. Tutaj kwalifikujemy koszty zakupu narzędzi rozumianych przede wszystkim jako programy komputerowe
do diagnozowania takich kompetencji. Oczywiście w tym wypadku nie dopuszczamy do kosztów urządzeń i wyposażenia, czyli nie będziemy Państwu pozwalali na zakup komputerów, tabletów i tego typu sprzętu, na którym te kompetencje mają być badane. Chodzi już o same narzędzia tak stricte dotyczące właśnie zdiagnozowania kompetencji. Nabycie oczywiście narzędzi musi być związane z usługami świadczonymi przez ABK, to jakby rzecz oczywista. Jeśli chodzi o monitoring, tutaj chcemy, aby były to działania jak najbardziej niskokosztowe, żeby nie przekraczały 3% wartości projektu. Ten monitoring ma dotyczyć oczywiście osób, które są objęte wsparciem w ramach projektu, nie wszystkich studentów, jacy się kształcą i w czasie trwania projektu kończą studia. I tak, aby w rok po zakończeniu projektu, o czym już mówiłem wcześniej, mogli Państwo zidentyfikować, czy ten student odnalazł zatrudnienie, czy to wsparcie, które uzyskał z ABK, było mu faktycznie przydatne, czy dało mu określone zyski, mówiąc wprost, jeśli chodzi o jego przyszłą pracę. Z mojej strony jest to wszystko, jeśli chodzi o zakres konkursu, czyli regulamin, kryteria dostępu, kryteria premiujące i załącznik numer 9. Teraz oczywiście przejdziemy do sesji pytań zadawanych przez Państwa. Razem z Panią Ewą będziemy odpowiadali na Państwa pytania. Także zapraszam. Już chwileczkę, bo będziemy Państwa prosili o zadawanie pytań do mikrofonu, aby były one słyszalne również dla osób, które oglądają nas w internecie. Będzie tak łatwiej. Zostaną Państwa pytania zanotowane. Także chwileczkę. Raz. Dzień dobry, Tadeusz Kłecki, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa. Ja mam takie jedno pytanie, bo tutaj jest podkreślana bardzo mocna rola doradcy zawodowego i tego, że trzeba go po tym okresie czy zakończenia projektu przez rok utrzymać, ale życie jest bogate w przypadki i oczywiście, jeśli taka osoba dalej funkcjonuje, to nie ma problemu, ale co się zdarzy, jeżeli z jakichś powodów obiektywnych, no, daleko idących, nie miejsce, żeby je wymieniać, taka osoba zniknie ze struktury uczelni, czy to będzie przypadek kwestionujący jak gdyby wydatek do tej pory poniesiony? I druga rzecz, i drugie pytanie, czy jest możliwa wymienność? To znaczy ona odchodzi, w to miejsce wprowadzamy drugiego doradcy zawodowego, trochę może być zachwiana ciągłość, tak powiedzmy przez miesiąc jakąś tam rekrutację trzeba zrobić. Czy w tym momencie również to kryterium jest, czy nie jest spełnione? No, właśnie chciałem zadać to pytanie, czy to dotyczyło bardziej osoby, czy stanowiska? Jak rozumiem, chodziło panu... No nie, stanowisko powinni Państwo utrzymać. Mogę dopuścić... Chodzi o stanowisko, ono musi być utrzymane, tak. Bo to jest jakby warunek sine qua non, tak. Ale zmieniają się osoby. Z przerwaniem ciągłości. To w uzasadnionych wypadkach musieliby Państwo pokazać, z czego wynikało to, że dana osoba no, nie może pracować dłużej w akademickim biurze karier. Co do zasady powinna być... Kwestie zdrowotne na przykład. Tak, no wyobrażam sobie, że to, tak, że to mogą być kwestie zdrowotne. Powinni Państwo starać się, aby to była ta sama osoba, bo ona zapewne skorzystała również ze wsparcia w ramach tej części dotyczącej podnoszenia kompetencji, ale taka sytuacja byłaby możliwa. Okej, czyli nie będzie kwestionowane wydatki? Nie, no i oczywiście o ile Państwo uzasadnią, z czego wynikało to, że ta osoba już nie jest doradcą Państwa. Okej, dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, Krzysztof Kalinowski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Ja mam takie pytanie dotyczące właśnie doradców zawodowych. Chciałbym zapytać, czy możliwe jest zatrudnienie doradcy zawodowego, który jest nauczycielem akademickim, ale jest również doradcą zawodowym. Na uczelni ma etat nauczyciela akademickiego i czy można go zatrudnić na etacie doradcy
w biurze karier. I drugie pytanie dotyczy tego wskaźnika udzielenia 400 indywidualnych porad. Akurat jesteśmy uczelnią, która ma około 7 tysięcy studentów, więc dotyczy nas ten punkt, gdzie zobowiązujemy się do udzielenia minimum 400 porad dla studentów. Ja bym chciał zapytać, czy ta liczba dotyczy ogólnie wszystkich studentów, którzy do nas przyjdą, czy tylko uczestników projektu? Odpowiadając na pierwsze pytanie, nie. Doradca zawodowy powinien wykonywać tylko i wyłącznie zadania związane z doradztwem zawodowym, czyli nie można tego łączyć z pracą, tak jak pan wskazał, chociażby pracownika akademickiego. I to drugie pytanie, to tam jest mowa o liczbie wszystkich studentów w uczelni, czyli te poziomy od 200 zindywidualizowanych usług są liczone od liczby wszystkich studentów w uczelni. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzień dobry, Katarzyna Sznicer, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Mam pytanie. Aktualnie w biurze karier są zatrudnieni doradcy na umowę zlecenie. Czy punktem wyjścia w takim projekcie będzie utrzymanie tych doradców na umowę zlecenie i dotrudnienie nowych, wzmocnienie biura karier o nowe etaty w biurze karier? I ewentualnie, jeśli zakładamy zwiększenie wsparcia biura karier o 3 na przykład etaty, to również utrzymanie wymiaru tegorocznego po zakończeniu projektu musi to być te 3 etaty. Czy może być na przykład utrzymanie tylko 2 etatów z racji na przykład spadku liczby studentów? Znaczy, mogą państwo, jeśli doradcy zawodowi są zatrudnieni na umowę zlecenie, to tutaj dopuszczamy taką sytuację, aby wzmocnić akademickie biura karier, że państwo te umowy zlecenia zmienią na umowy o pracę i wtedy takie osoby traktujemy jako nowych doradców. To jest jedyne odstępstwo, ale potem państwo muszą utrzymać taką liczbę etatów, na jakie państwo otrzymają dofinansowanie z projektu. Czyli jeśli to będą 3 osoby, to potem państwo muszą utrzymać zatrudnienie dla 3 osób. Dzień dobry, Grzegorz Gierny, Politechnika Łódzka. Chciałem się zapytać o dwie rzeczy. Czy dopuszczalne jest zatrudnienie doradcy do spraw przedsiębiorczości na część etatu? I drugie, przy kryterium promującym mówicie państwo o tym, że ten odsetek ma być od zakończenia kształcenia. Czyli teraz pytanie, czy te osoby, które będą uczestniczyć w projekcie, mamy badać od momentu, kiedy oni zakończą proces studiowania, czy od zakończenia udziału w projekcie, czy od zakończenia projektu? Odpowiadając na pierwsze pytanie, tak, mogą państwo zatrudnić na część etatu. No to tak jak mówiłem, może wynikać chociażby z tego, że no nie wiem, będą udzielali porad ci doradcy do spraw przedsiębiorczości w niewielkim zakresie, to znaczy tylko części osób, więc wtedy większość porad mogą udzielać doradcy zawodowi, więc wiadomo, w takim wypadku nie ma konieczności utrzymywania zatrudnienia na pełny etat. Co do zakończenia kształcenia, no w okresie powinno dojść do sytuacji, wiem, że to jest bardzo płynne w wielu uczelniach, ale mówimy to o takiej sytuacji, gdzie w trakcie trwania projektu student kończy jakby kształcenie i rozpoczyna pracę, wchodzi na rynek pracy, bo wiemy, że w wielu uczelniach dochodzi do takich sytuacji, takie sytuacje będziemy dopuszczali, kiedy ktoś jeszcze formalnie jest studentem, a podejmuje pracę już w momencie, jakby jeszcze w momencie, kiedy formalnie jest studentem, czyli w tym wypadku liczylibyśmy, że ta osoba od tego momentu, kiedy podejmie pracę, to wtedy mówimy o tym okresie. No tutaj, jeśli mogę państwa prosić, no to mogą państwo kierować do nas mailem te pytania, jakby dokładnie opisując sytuację państwa uczelni. Bo tak jak mówię, nie da się tego określić taką jedną dokładną wykładnią, bo wiem, że jeśli zrobilibyśmy coś takiego z doświadczenia z poprzednich konkursów, to by wykluczało też część innych uczelni. Więc tutaj sytuacja jest zmienna. Czasami to będzie tak, że ktoś faktycznie odbiera dyplom, kończy kształcenie, przestaje być studentem, podejmuje pracę. Czasami ktoś zaczyna pracę, zanim jeszcze formalnie skończy studia. Dzień dobry, Dorota Szczęsna z GIW. Mam pytanie odnośnie doradców zawodowych. Czy nowo zatrudnieni doradcy zawodowi mogą również korzystać z wsparcia, czyli podnoszenia kwalifikacji swoich szkoleń? Tak, jak najbardziej. Uczestniczyć w szkoleniach? Tak. I drugie, czy osoby zatrudnione w Akademickim Biurze Karier mogą być również zatrudnieni w projekcie do rozliczenia tego projektu?
To znaczy nie, bo mówimy teraz, rozróżniamy osoby, które udzielają wsparcia studentom i które są personelem projektu. Więc to. Czyli osoby zatrudnione w Akademickim Biurze Karier nie mogą. Znaczy, jeśli państwo będą chcieli, żeby. Znaczy nie, muszę to wyjaśnić. Jeśli te osoby zatrudnione w Akademickim Biurze Karier będą korzystały ze wsparcia dla podnoszenia swoich kompetencji, będą musiały te uzyskane nowe kwalifikacje wykorzystać we wspieraniu studentów, to takie osoby nie powinny być personelem projektu. Ale jeśli oprócz tego są jeszcze jakieś osoby, które nie będą otrzymywały wsparcia z projektu, no to one wtedy mogą być, mogą stanowić personel projektu i go rozliczać. Dobrze, dziękuję. Tomasz Sikora, PWST w Jarosławiu. Ja mam takie pytanie. W dokumentacji był taki zapis, że w uzasadnionych przypadkach możliwe są jakby szkolenia grupowe, nie tylko doradztwo indywidualne. W związku z tym, czy takie szkolenia mogą być osobną pozycją kosztową, czy one muszą być w ramach kosztu zatrudnienia tego doradcy? I one tylko znajdują się gdzieś w części opisowej wniosku. Znaczy tak. Katalog kosztów jest zamknięty. W związku z powyższym my nie przewidywaliśmy kosztów szkoleń. Wyobrażaliśmy sobie, że na przykład w niektórych przypadkach cenne byłoby spotkanie się ze studentami w większej grupie, żeby na przykład. Doradca zawodowy będzie w ramach swojego etatu to tak, robił, nie trzeba dodatkowych pozycji kosztowych. Będzie informował studentów o różnych możliwościach, które oferuje Biuro Karier. Jasne. I później się będzie już indywidualnie umawiał na te usługi. Okej, jasne. Jeszcze mam takie pytanie. W związku jest taka pozycja kosztowa, że można zakupić pewne narzędzia. Tutaj chyba są głównie narzędzia informatyczne do monitorowania losów i tak dalej, prawda? W związku z tym mam takie pytanie, czy można. Do diagnozy kompetencji. Do diagnozy kompetencji, przepraszam. Takie mam pytanie, czy można sobie taką aplikację w ramach kosztów napisać? Niekoniecznie kupić, bo nie każda aplikacja dostępna na rynku jest dostosowana do efektów kształcenia danej uczelni. Nie, no nie widzimy przeszkód. Mogą państwo, oczywiście będą państwo musieli uzasadnić, jakby być w stanie porównać, czy państwo napisali aplikację, której koszt jest zbliżony do tego, co do państwo rynkowej, mogliby tak, kupić. Ale, tak, na rynku, do cen rynkowych, ale sami państwo również mogą. Jeszcze moje ostatnie pytanie. Wskaźnik odnośnie liczby absolwentów lub osób. Znaczy liczby absolwentów, którzy przeszli na drugi bądź trzeci kierunek studiów, bądź liczby osób, które otrzymały zatrudnienie. Rozumiem, że ten wskaźnik się jakby sumuje. Znaczy te oba elementy. Czyli jeżeli 40% osób w projekcie poszło na drugi stopień, a 20% otrzymało zatrudnienie z otrzymujących wsparcie, tak, więc wówczas wskaźnik jest 60. 60, tak, dokładnie. Dobrze, dziękuję ślicznie. Radosław Tyślewicz, Akademia Marynarki Wojennej. Jedno pytanie. Jak państwo podchodzą do tutaj zapisu, że ktoś znalazł zatrudnienie, to znaczy podpisał umowę lub umowę zlecenie, a jak w tym wszystkim mieści się podjęcie służby na przykład w Narodowych Siłach Rezerwowych? Zacznę od tego, że pytanie jest ciekawe oczywiście. Jak rozumiem, no. W państwa wypadku zakładam, że dopuścilibyśmy to. No to jest specyfika państwa uczelni. No może u państwa co do zasady absolwenci nie są kierowani na rynek pracy tak jak studenci w innych uczelniach. Znaczy, no, żeby była jasność, to nie dotyczy studentów wojskowych, bo oni jakby mają tak. gwarancję zatrudnienia, a oni projektem w ogóle nie będą tak. zasadniczo objęci. Ale mówimy o studentach cywilni, którzy jednak studiują kierunki, które no, powodują, że ich zainteresowania i tak idą tak. w tym kierunku i takim projektem moglibyśmy tak, no, im jest to jakaś forma zatrudnienia na pewno. No, to jest wypadek, którego byśmy nie wykluczyli, więc w państwa wypadku tak, będziemy to dopuszczać. Dziękuję. Maciej Pilc, Grupa Wyższych Szkół Bankowych. Mam pytanie o narzędzie, czy też może nie narzędzie, ale wydatek dotyczący monitoringu losów absolwentów ograniczony do 3%. I pytanie brzmi, czy w ramach tego progu można po prostu zatrudnić osobę na część etatu bądź umowę cywilnoprawną? Teoretycznie mogą państwo, no to jest w ramach tych 3%, które dopuszczamy. Państwo wybiorą taką formę, że będzie to jakaś osoba, która będzie badała ten monitoring, więc tak, no do tej wartości 3% będzie to dopuszczalne. Dziękuję. Pozwolę sobie jeszcze raz zadać pytanie, ale diabeł w szczegółach przysłowiowy.
Czy jest jakiś minimalny próg etatyzacji, jeśli chodzi o doradcę zawodowego z punktu widzenia procesu aplikacji, który Państwo akceptujecie lub nie? I czy możliwa jest oczywiście progresja etatów, czyli w pierwszym roku założymy te pół etatu czy ćwiartkę, później pół i tak dalej, kiedy widzimy, że jest to zasadne i projekt się rozwija. I teraz sam proces weryfikacji wniosku z punktu widzenia przydziału środków. No, zakładam, że wszyscy będziemy szczęśliwi, bo każdego aplikacja będzie pozytywnie oceniona, no ale rozumiem, że pula środków jest określona i nie będzie zwiększona. Jak się odbywa proces rozdziału środków pod dane aplikacje, gdyby wartość sumaryczna wniosków z punktu widzenia finansowego przekraczała pulę, która jest w ramach projektu? Dziękuję. Czy odpowiadając najpierw na drugie pytanie, będziemy przyznawali dofinansowanie do wartości, do tej kwoty alokacji, jaką mamy. Także ciężko jest mi na dzień dzisiejszy przewidzieć, jaka to będzie liczba projektów, biorąc pod uwagę tą kwotę 35 milionów, jakie mamy. Na chwilę obecną nie mamy w planach kolejnego konkursu dotyczącego akademickich biur karier, ale no, to jest kwestia do rozważenia. Też będziemy analizowali to, i jaka liczba aplikacji od Państwa przyjdzie, jakie będą pomysły zawarte w tych aplikacjach, w tych wnioskach. Jeśli zobaczymy, że są to ciekawe programy, no, które mogą przynieść określone pozytywne efekty dla uczelni, to wyobrażam sobie, że to będzie jakby spokojnie otwarcie takiego pola do dyskusji przede wszystkim z instytucją zarządzającą, czy będziemy mogli przewidywać dodatkowy konkurs w tym zakresie. Tego nie mogę wykluczyć. Na razie na pewno będziemy przydzielali środki tylko i wyłącznie do tej kwoty 35 milionów, jaką mamy. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to na to pytanie ma Pan odpowiedź w kryterium dostępu numer 8, że projekt przewiduje zatrudnienie nowego lub wykazanie wcześniejszego zatrudnienia co najmniej jednego doradcy zawodowego, czyli teoretycznie może być tak, że w konkursie będzie aplikowało Akademickie Biuro Karier, w którym nie ma jeszcze żadnego doradcy zawodowego i Państwo dopiero zatrudnią pierwszego. No to jest taki minimalny próg. Nie, nie ma wymogu, że to musi być cały etat. Tak jak tu wcześniej odpowiadałem Panu na pytanie dotyczące doradcy do spraw przedsiębiorczości, to jest niejako analogicznie, bo Państwo, jeśli mają małą liczbę studentów, którzy w tej chwili kwalifikowaliby się na wsparcie z Akademickiego Biura Karier, Państwo wskażą, że wystarczający jest doradca, który będzie pracował na pół etatu, to wystarczy. Jakby nie będziemy wymagali od małych uczelni, żeby one sztucznie rozbudowywały etaty. Wiadomo, nie będziemy porównywali małej uczelni z największymi uczelniami w Polsce, bo takiej samej miary stosować nie będziemy. Liczy się dla nas jakby bardziej jakość projektu, to wsparcie, a nie sam jego rozmach liczony w tym, ile etatów Państwo będą przewidywali. Jakub Gontarek, Konfederacja Pracodawców Lewiatan. Mam pytanie takie, w jakiej formie mamy udokumentować współpracę pomiędzy akademickimi biurami karier? Czy to ma być jakaś umowa, porozumienie, czy takie formalne pytanie? Tak jak powiedziałem, Państwo nie muszą, wnioskodawca nie załącza żadnych dokumentów do wniosku, które by informowało o takiej współpracy. Musi we wniosku napisać, że prowadzi określoną współpracę z pracodawcami przez taki, a taki okres czasu. Potem na etapie kontroli, która do Państwa na pewno przyjedzie do wnioskodawcy, tam wnioskodawca będzie musiał udowodnić, czy to będzie umowa zawarta z jakimiś przedsiębiorcami, czy będzie potrafił pokazać, że to się odbywa w jakiejś innej formie, na przykład utworzona została jakaś rada biznesu na uczelni, czy podobne ciało, bo z takimi przypadkami mieliśmy do czynienia. I będą Państwo w stanie pokazać, że na uczelni było takie zarządzenie rektora powołujące coś takiego. Także jakikolwiek dokument. Nie mamy tu wymogów formalnych, tylko żeby merytorycznie potrafili Państwo to udowodnić. I drugie pytanie, jak rozliczyć mentoring? Kto wypłaca komu pieniądze i na podstawie czego? Czy pieniądze idą bezpośrednio do pracodawcy, czy idą do kogo i w jaki sposób to rozliczyć? Czy to ma być umowa o pracę, czy po prostu deklaracja? Takie formalne. Znaczy, co do zasady jest tak, że to my będziemy, znaczy my przekazujemy Państwu środki, Państwo jako uczelnia wypłacają im mentorowi, tylko zawsze w takim wypadku Państwo, wnioskodawca podpisuje umowę. Ona jest zazwyczaj dwustronna z pracodawcą, która reguluje to, w jaki sposób te środki są wypłacane. Czasami jest też tak, że ta umowa jest trójstronna, jakby dotyczy też osoby mentora jako trzeciej strony takiej umowy. Czyli tu już nie wnikamy w to, jak to zostanie uregulowane, tylko tak jak powiedziałem, co do zasady, to wnioskodawca, beneficjent potem będzie wypłacał te środki mentorowi.
Tak, tylko pytanie, czy to będzie wypłacał mentorowi, osobie, czy firmie, która przekaże te pieniądze mentorowi? Powinien wypłacać mentorowi. Powinien, czy będzie musiał? Dlaczego pytam? Bo o co chodzi? W momencie, kiedy te środki dotrą do firmy, to czasami firma może wypłacić w mniejszej skali albo w większej skali te pieniądze. I tylko pytanie, też będzie źródło jakby zachęcające do współpracy. Nie, rozumiem. No, to interes mentora musi być zabezpieczony wtedy w umowie. To dlatego najlepiej jest podpisać taką umowę trójstronną, w której jest jasno określone, jakie środki mentor będzie dostawał co miesiąc, jakie będzie to jego wynagrodzenie. No i niedopuszczalne, no to są wtedy środki jakby niekwalifikowalne, to jest tak jakby zostały wydane na zupełnie inny cel, to że my przekażemy przedsiębiorcy kwotę X, a on pomniejszoną kwotę wypłaci mentorowi. No taka sytuacja jest niedopuszczalna. Niedopuszczalne to jest. Tak. Tak, no mentor musi otrzymać takie środki, jakie są określone. Państwo też poza tym we wniosku zaznaczą, że na przykład będzie to mentoring i państwo mentorowi wypłacą ogólnie przez cały okres realizacji tego zadania taką a taką kwotę w cyklach miesięcznych wtedy zapewne. No to taka kwota będzie musiała trafić do mentora, a nie do przedsiębiorcy, który pomniejszoną kwotę wypłaci mentorowi. Dlaczego? Dlatego, że ten mentor będzie nie w pełnym wymiarze czasu swojego, tylko poświęcał się mentoringowi, szczególnie, że tam jest zapis, że na jedną osobę zatrudnioną ma przypadać jeden mentor i w tym momencie to będzie tak jakby dodatkowa praca dla osoby, która pracuje w dziale HR. I stąd też pytanie, czy to ma być na firmę, czy po prostu na osobę, jak to udokumentować, bo potem dlatego, tak jak powiedziałem, najlepiej jest ustanowić to w takiej formie, że to beneficjent wypłaca te środki mentorowi za wiedzą i przyzwoleniem przedsiębiorcy zawartym w tej umowie, gdzie strony uzgadniają jakby wszystkie te warunki, że mentor będzie wykonywał swoje zadanie w takim wymiarze, za to otrzyma taką a taką kwotę. Dobrze. I ostatnie pytanie dotyczące szkoleń doradców zawodowych. Jeżeli Konfederacja chciałaby przygotować szkolenia dla doradców zawodowych, żeby powiedzieć, jakie są oczekiwania pracodawców i jakie są formalne wymogi pracodawców wobec osób aplikujących, to czy jest możliwe, żeby były to szkolenia grupowe, robione dla paru różnych partnerów razem, czy każde szkolenie musi być dla jednego biura karier zrobione? Powinno być zrobione w ramach projektu, to znaczy nie może być tak, że państwo przeprowadzą szkolenie, które będzie przeznaczone dla akademickich biur karier z kilku różnych projektów. W ramach jednego projektu, gdzie jest wnioskodawca i partnerzy, to tak, ale na pewno nie dla uczelni, jakby, które są poza tym danym projektem. Tak, tak, tylko że załóż mamy trzy politechniki i czy my możemy zrobić dla wszystkich trzech politechnik naraz szkolenie, czy musimy tak, bezpośrednio? Tak, mogą państwo. Okej, dziękuję bardzo. Dzień dobry, Marcin Porzymka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. Ja mam takie kilka pytań właściwie. Pierwsze pytanie, tutaj w standardach kosztów Państwo piszą, że wnioskodawca musi zaplanować, podkreślam słowo musi, działania z zakresu monitoringu karier zawodowych. A co w sytuacji, jeśli biuro karier jest na uczelni odpowiedzialne za monitoring kariery i prowadzi go już od dobrych kilku lat? Co w takiej sytuacji? No, to w takiej sytuacji, to tutaj nie będą Państwo planowali takiego zadania, tylko napiszą Państwo we wniosku, że to jest jakby wykonywane przez Państwa w ramach normalnych obowiązków. No nie będziemy to słowo musi w tym wypadku oznacza, że chcemy mieć pewność, że w każdym tym projekcie takie działania z zakresu monitoringu są, ale jeśli Państwo to już prowadzą, no to nie będziemy wyważali otwartych drzwi i zmuszali Państwa do tego, żeby te zadania dublować. Tylko we wniosku Państwo piszą, że tego monitoringu nie ma, albowiem jest to Państwa jakby regularna działalność w ramach ABK i ona jest już prowadzona. Drugie moje pytanie, tutaj też z Pana prezentacji. Projekt zakłada monitoring karier zawodowych studentów, podkreślam słowo studentów, będących uczestnikami projektu. Ciężko jest zrobić monitoring kariery zawodowej studenta, ponieważ on jest studentem i on w tym momencie się uczy, a studiuje, a dopiero po zakończeniu i w tym momencie jest to monitoring karier zawodowych absolwentów, dopiero w tym momencie możemy jego badać pod kątem zawodowym. Tak, oczywiście. No, Państwo będą badali absolwentów. Tutaj to sformułowanie jest... To łączy się z tymi 6 miesiącami, tak? Jeśli, tak, dokładnie. Jak student uzyska wsparcie, będąc na przykład, zakładam, na drugim roku, będąc na studiach licencjackich, to my go będziemy mogli badać dopiero za rok, a nie w przeciągu tych 6 miesięcy. W tym momencie, kiedy on już będzie, nie studentem, a absolwentem, będzie już pracował, tak.
I ostatnie moje pytanie, czy jest dopuszczalne zatrudnienie doradcy zawodowego na uczelni jako samodzielnego referenta administracyjnego? Dlaczego? Bo na publicznej uczelni to jest problem, żeby zatrudnić doradcę zawodowego jako doradcę zawodowy. Znaczy, wiemy, że nie ma takiego stanowiska jak po prostu doradca zawodowy, bo to nie jest instytucja rynku pracy, w sensie Urząd Pracy chociażby. Dla nas najważniejsze jest to, niezależnie od tego, jak będzie się nazywało to stanowisko, żeby zakres obowiązków, które będzie podpisywała ta osoba, był zgodny z tym, co będzie robiła w ramach ABK. I kolejna rzecz istotna jest limit kosztów, czyli wynagrodzenie nie może przekroczyć tych widełek, które są przeznaczone dla stanowiska specjalisty. Więc wyobrażam sobie, że referent, jak sama nazwa wskazuje, jest poniżej jakby specjalisty, więc taka sytuacja jest jak najbardziej dopuszczalna, bo będziemy w trakcie kontroli badać zakres obowiązków przypisanych konkretnej czyli osobie. Doradca jest zawodowy jako tam albo specjalista, albo samodzielny referent, a państwo weryfikują jego zakres obowiązków, a nie stanowisko administracyjne w sensum stricte, na którym jest zatrudniony. Ja chciałam jeszcze wrócić do pana wcześniejszego pytania dotyczącego karier zawodowych studentów będących uczestnikami projektu. To zdanie może jest niefortunnie sformułowane, natomiast chodziło nam o to, że uczestnikami projektu mogą być studenci, a nie absolwenci. No to jest oczywiste. Więc chodziło o to, żeby włożyć jakby te dwie kategorie do jednego zdania. No i może wyszło niefortunnie, ale na szczęście mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. Okej, dziękuję. Dzień dobry, Politechnika Krakowska, Anna Nowak. Ja mam takie pytanie dotyczące wynagrodzenia, kwalifikowalności wynagrodzenia doradców zawodowych. Ponieważ dodatek specjalny jest formą wynagrodzenia, tak? Ja na uczelni mam 3 zatrudnionych doradców zawodowych i w momencie, kiedy realizujemy projekt, to są nowe zadania, bo poszerzamy zakres usług, tak, biura karier, to czy ja mogę ich wynagrodzić w formie dodatku zawodowego? Oczywiście proporcjonalnie do wykonywanych nowych czynności, nowych usług świadczonych. Mam podobną sytuację w przypadku doradców do spraw przedsiębiorczości, bo też mam zatrudnionych takich tak, doradców tylko do spraw przedsiębiorczości. To jakby najistotniejsze jest to, o czym mówiłem wcześniej. Przeznaczamy środki na nowych doradców zawodowych, czyli nie na to, że dajemy nawet dodatki dla osób, które już są zatrudnione u państwa. Świadczą nowe usługi dodatkowe. No, ale poszerzam działalność, tak? Ja rozszerzam, mam podstawowe, oni świadczą te podstawowe. Ale oni w tym momencie te osoby są doradcami zawodowymi. Są doradcami tak, zawodowymi. Są doradcami, ale świadczą ten podstawowy katalog usług, nie wiem, no dokumenty aplikacyjne, tak. Tak? A chcemy jakby wejść na wyższy poziom. Mamy konkurs o zwiększenie jakości, tak? I zakresu świadczonych usług. No tak, ale jakby nasze postanowienia w regulaminie jasno mówią, że dajemy środki na zatrudnienie nowych osób. Mogą one otrzymać wsparcie, jeśli chodzi o szkolenia i tak dalej, ale nie będziemy przeznaczali środków finansowych na ich zwiększone wynagrodzenia. Dobrze, dziękuję. To nie mam więcej pytań. Dzień dobry, Justyna Chudowitowicz, Uniwersytet Opolski. Mam pytanie dotyczące tutaj już stricte studentów. Czy poradnictwo indywidualne może być prowadzone przez Scape? Pytanie związane jest z tym, ponieważ no, jeśli student przystąpi do projektu, będzie brał udział w ścieżce kariery, ulegnie wypadkowi na nartach, złamie nogę i nie będzie niestety mógł dotrzeć na umówione spotkania, jedno, drugie, trzecie i czy jest możliwość wsparcia przez Scape? Tak, po pierwsze kwestia udokumentowania tego, że taka forma wsparcia została udzielona, zapewnienia jakiejś poufności, no to jest jednak kanał stosunkowo otwarty, to, że komunikujemy się w taki sposób. I po trzecie, to powinien być środek wyjątkowy, tak jak pani mówi, stosowany tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości bezpośredniego spotkania. Na pewno nie będziemy dopuszczali do czegoś takiego, że doradca zawodowy wszelkie porady, jakich będzie ich udzielał w takiej formie zdalnej, czy to przez Skype'a, czy zupełnie innym kanałem. Więc to tylko i wyłącznie w drodze wyjątku. Dzień dobry, Monika Siurdyban, Uniwersytet Ekonomiczny w Wrocławiu. Mam kilka pytań, także pozwolę sobie je popunktować. Pytanie numer 1 dotyczy pytania tutaj, które padło. Chodzi mi o coaching zawodowy. W katalogu czy w załączniku 9 jest taka informacja, że coaching zawodowy może poprowadzić doradca zawodowy, natomiast nie jest
określone, czy jest to nowy doradca zawodowy i to jest zakres jego zadań, czy no właśnie tak jak tutaj pani zapytała, również doradcy, którzy są już zatrudnieni, ten coaching zawodowy mogą prowadzić. Kto prowadzi coaching zawodowy jest uzależnione od konkretnych kompetencji danej osoby, więc jeżeli macie państwo osoby już w swoim zasobie kadrowym, które są zdolne do wykonywania tych czynności, to nie widzimy przeciwwskazań. Przy czym wiąże się to również z wynagrodzeniem. Zatem moje dodatkowe pytanie, czy możemy wynagrodzić doradców zawodowych, którzy taki coaching dodatkowo, oczywiście, tak jak tutaj, prowadzą. I to są dodatkowe kompetencje. Nie, no nie. Czyli rozumiem, że ta podkategoria, którą państwo wyznaczacie jako coaching zawodowy, tak naprawdę nie jest wynagradzana. Ona jest w zakresie obowiązków zarówno nowego, jak i ewentualnie już zatrudnionych doradców zawodowych. Znaczy może być oczywiście. Może być. Ale nie jest dodatkowo wynagradzana. Nie, nie jest dodatkowo wynagradzana. Aha, czyli to nie jest koszt kwalifikowalny. Bo już zaczynamy dochodzić, tak z państwa pytań, proszę wybaczyć, że przerwałem, do takiej już mojej ulubionej kategorii, czyli zapomnieliśmy już o tym, o czym mówiłem i co jest w kryteriach dostępu, że tak naprawdę istotą tego konkursu jest otrzymanie wsparcia przez studentów za pośrednictwem akademickich biur karier. Tylko dryfujemy już w kierunku pytań, co zrobić, żeby w jak największej liczbie przypadków wynagrodzenie mogły dostać osoby zatrudnione w akademickich biurach karier. Więc no, po raz kolejny państwu zaznaczam, że nie to jest celem i istotą tego konkursu. Celem i istotą konkursu jest to, aby poprzez akademickie biura karier wsparcie otrzymali studenci. I to jest główne zadanie, a nie to, żebyśmy zwiększali wynagrodzenie osób pracujących w ABK. Ja rozumiem, przy czym chciałam powiedzieć, że coaching zawodowy czy coaching kariery to jest coś zupełnie innego niż poradnictwo edukacyjno-zawodowe i to są zupełnie inne kompetencje i zupełnie inne kwalifikacje dodatkowe, ale rozumiem, że tutaj tego nie bierzemy pod uwagę, zatem może żeby nie przedłużać. I tak jak państwu jeszcze zaznaczałem, coaching i mentoring prowadzą ci z państwa, u których akademickie biuro karier ma status agencji zatrudnienia. To nie jest obowiązek, aby państwo prowadzili coaching zawodowy albo mentoring w ramach projektu. Państwa zadaniem jest, znaczy zadaniem osób, doradców zawodowych pracujących w ABK jest udzielanie indywidualnych porad i to jest podstawa. A coaching i mentoring jest takim elementem dodatkowym. Tak jak państwu zwracałem uwagę, bardzo wiele elementów, które dziś u państwa funkcjonują, które państwo nazywają coachingiem i mentoringiem, mogą państwo zobaczyć analizując regulamin, jest tak naprawdę indywidualnym poradnictwem zawodowym. Proszę też o tym pamiętać. Tak, przy czym ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że w praktyce studenci bardzo sobie cenią każdą z tych form i korzystając na przykład z wszystkich, no widzimy o wiele większe efekty, czy lepsze efekty potem na rynku i ich rozwoju, niż na przykład korzystają tylko z jednorazowego poradnictwa. Ale przyjmuję. Efekty inaczej. Umiejętności nabyte przez pracowników biura karier muszą być wykorzystane w trakcie realizacji projektu. Proszę powiedzieć, w jaki sposób mamy to udokumentowywać, poświadczać, ponieważ na przykład myślimy o takim szkoleniu jak... Powiem, w szkoleniu, które wiele biur karier przyjmuje, na przykład emisja głosu czy wystąpienia publiczne, które wykorzystujemy potem w trakcie warsztatów. Albo można też wykorzystać to w konsultacjach indywidualnych. To są takie rzeczy, których nie widać, tak? Nie jest to wiedza. Mówię o wiedzy merytorycznej. Są to pewne umiejętności. W jaki sposób mamy wykazać, że po uzyskaniu takich, czy podniesieniu takich umiejętności, czy kompetencji, to zostanie przedstawione dalej w projekcie, czy wykorzystane? Znaczy, jeśli państwo zaplanują szkolenia na przykład z emisji głosu dla doradców zawodowych, a potem okaże się, że w projekcie nie przewidują państwo w żaden sposób szkoleń grupowych prowadzonych przez takich doradców zawodowych, no to będzie znaczyło, że taka forma wsparcia nie jest potrzebna i nie będzie przez nas w ogóle kwalifikowalna. Jeśli zobaczymy, że państwo zaplanowali projekt na 2 lata i w pierwszym roku odbyło się takie szkolenie z emisji głosu i na przykład przez cały, czy w ogóle z wystąpień, a przez całe wystąpienia publiczne, to też proszę pamiętać, że tutaj to będzie skierowane dla studentów. Tu nie będzie występował doradca zawodowy niejako dla osób trzecich, czyli dla studentów, ale trzymając się już tylko tej emisji głosu,
jeśli w pierwszym roku państwo przeprowadzą z tego szkolenia, a w drugim roku zobaczymy, że są zaplanowane jakieś szkolenia grupowe prowadzone przez doradców zawodowych, no to wtedy możemy uznać, że doradca zawodowy nabył określone umiejętności i będzie je wykorzystywał potem w projekcie. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie. Czy mogą być szkolenia indywidualne? Czyli mamy na przykład 5 doradców w biurze karier i każdy z nich tak realizuje czy specjalizuje się w określonych ścieżkach. Czy mogą mieć, czy można im zaproponować szkolenia? Nie ma takich przeciwwskazań, dlatego że wyobrażam sobie, że państwo jak każdy pracodawca najpierw diagnozuje swoje potrzeby, sprawdza, czy te potrzeby mogą być realizowane przez kadry, którymi dysponujecie w ramach tych kompetencji, które kadry potrzebują, a później państwo na przykład rozdzielacie, że na przykład część osób będzie się specjalizowało w czymś i wtedy na takie szkolenie puścicie konkretną osobę, a inne osoby raczej widzicie w jakimś innym zagadnieniu i wtedy kształcicie, jakby wspomagacie ten rozwój zawodowy indywidualnie. Nie ma takich przeciwwskazań. Nie ma sensu, żeby wszyscy mieli te same kompetencje. I ostatnie, monitoring losów czy karier zawodowych, rozumiem, absolwentów. Monitoring prowadzony jest w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu, każdorazowo 6 miesięcy od zakończenia wsparcia, rozumiem, że w przypadku absolwentów, ale trzeba uzasadnić, by w rok po zakończeniu realizacji projektu możliwa była identyfikacja, które z usług biura karier okazały się najskuteczniejsze. Czy ja dobrze rozumiem, że tak naprawdę będziemy robili 2 razy monitoring, czyli pół roku po i rok, żeby to sprawdzić? Wszystko zależy, jakby cechą tego monitoringu powinna być ciągłość, bo zapewne nie będzie jednego określonego terminu, kiedy wszyscy studenci objęci projektem staną się absolwentami i opuszczą jakby mury uczelni, rozpoczną pracę i tak dalej. Chodzi nam o to, aby państwo znali ich losy indywidualne i aby potem państwo byli w stanie, nie na podstawie odrębnego badania, tylko badając to, gdzie student trafił, czy poradził sobie na rynku pracy, to państwo oprócz tego będą wiedzieli, bo on państwu powie wtedy, że skorzystał na przykład z indywidualnych porad albo z takiego, a takiego szkolenia. I państwo na podstawie tych danych, które będą zbierali raz o swoich absolwentach, będą potrafili też powiedzieć potem, jakie, czy wszystko to, co państwo przewidzieli w projekcie, zdało egzamin. Więc to nie chodzi o dodatkowe badanie, tylko jakby wysunięcie dodatkowych wniosków na podstawie tych informacji, które państwo już raz zebrali. Okay. Dziękuję bardzo. Rafał Rudzik, Politechnika Warszawska. Na początek pozwolę sobie na małą uwagę, proszę wybaczyć, ale trochę byliśmy zaskoczeni, słysząc dzisiaj, że załącznik numer 9 to jest zamknięty katalog kosztów. W poprzednim konkursie było to wprost napisane, zamknięty katalog kosztów, stąd może też tutaj pewne pytania się rodziły z tym związane, więc może na przyszłość po prostu bardziej precyzyjnie to formułować, tak jak to było w konkursie na staże i wtedy byśmy uniknęli pewnych pytań. Ale 2 pytania konkretne. Jeżeli chodzi o liczbę porad, jeżeli zakładamy, że wsparciem zostaną objęci studenci, którzy za chwilę znajdą się na rynku pracy. Więc wyobrażamy sobie sytuację taką, jak chociażby w PRK było założone odgórnie, że objęci wsparciem będą studenci ostatniego roku, czy to studiów pierwszego, czy drugiego stopnia. Czy wtedy liczba tych porad ma się odnosić do tej grupy docelowej, którą założyliśmy w projekcie, czyli do studentów ostatniego roku pierwszego i drugiego stopnia i ten wzrost 20% liczymy od tej grupy, bo my jesteśmy w stanie to zrobić, bo prowadzimy szczegółową listę mamy tych osób, które zostały objęci wsparciem na jakim etapie. Czy państwo tylko i wyłącznie mają w rozumieniu jakby całość wszystkich studentów i wszystkich porad udzielanych studentom i tak naprawdę w momencie, kiedy byśmy zawęzili tą grupę docelową do studentów ostatniego roku, no to jakby sami sobie byśmy utrudniali życie. Nie, no tutaj nie ma zawężenia do studentów ostatniego roku. Nigdzie w regulaminie nie sformułowaliśmy tego, że to ma dotyczyć tylko i wyłącznie studentów ostatniego roku. To nawet państwo zwracali nam uwagę czasami przy pracach nad założeniami tego, że nie można tego ograniczać tylko i wyłącznie dla studentów ostatniego roku na przykład, bo państwo już takich porad chcą udzielać wcześniej, więc to tutaj nie jest absolutnie zamknięte.
A odpowiadając na pana pierwsze pytanie, to na drugiej stronie załącznika numer 9 jest wyraźna informacja, że to jest katalog zamknięty kosztów. Przepraszam, może nie dopatrzyłem. Jest. Dobrze, jeszcze drugie pytanie. W dokumentacji konkursowej na stronie 9 jest mowa o tym, że chodzi o akademickie biura karier lub inną jednostkę świadczącą analogiczne usługi. Co w sytuacji, kiedy w uczelni jakby istnieją dwie jednostki, które zajmują się, no tutaj konkretnie chodzi o kwestiami związanymi z przedsiębiorczością. Jest akademickie biuro karier i jest inkubator, który, no oczywiście te dwie jednostki ściśle ze sobą w tym temacie współpracują. To jest trochę na zasadzie takiej, że biuro karier jakby takie podstawy daje w zakresie przedsiębiorczości, inkubator już bardziej konkretne, szczegółowe, takie bardziej specjalistyczne w kontekście tej przedsiębiorczości. I czy w tym momencie możliwe jest, że jakby ta druga jednostka również może zostać włączona w ten projekt? Tutaj jakby konkretnie zapytam, i ten doradca na przykład do spraw przedsiębiorczości będzie zatrudniony w inkubatorze. Ściśle oczywiście tutaj ten temat będzie tak, dalej realizowany wspólnie przez te dwie jednostki. Tak, jest to dopuszczalne o tyle, że muszą państwo bardzo mocno uważać na to, aby wszystko to, co będzie objęte projektem, a co będzie wykonywał inkubator, dotyczyło tylko i wyłącznie takich działań, jakie dopuszczamy w konkursie, żeby finansować. Jeśli doradca do spraw przedsiębiorczości jest zatrudniony w inkubatorze, to on ma się analogicznie jak tutaj zajmować tylko i wyłącznie tym doradztwem do spraw przedsiębiorczości i tak dalej. Po prostu muszą państwo dokładnie przypilnować tworzenia tego katalogu kosztów i tych działań, które będą przez ten inkubator realizowane. Jakby wnioskodawcą no, będzie uczelnia i akademickie biuro karier i niektóre zadania specyficzne. Muszą to państwo też opisać we wniosku, z czego wynikają, że jakby te zadania szczegółowe dla państwa realizuje inkubator. To jeszcze w ślad za tym, czy w tym momencie pracownik, ten zatrudniony w inkubatorze, ten doradca do spraw przedsiębiorczości, również możemy podnosić jego kompetencje, tak jak pracowników biura karier? Jeśli on się zajmuje tylko tym doradztwem do spraw przedsiębiorczości, będzie się nim potem zajmował, tylko i wyłącznie. Jego rolą jest to, co normalnie jest wykonywane w innych uczelniach przez doradców do spraw przedsiębiorczości, to w takim wypadku tak. Czyli ci pracownicy, którzy będą zaangażowani w ten projekt, w tym zakresie, który jest dopuszczalny. W tym zakresie, tylko i wyłącznie w tym zakresie, jaki tu jest dopuszczalny. Dziękuję bardzo. Sonia Szczepańska-Brandt. Ja mam pytanie takie o pewne nowum, które pojawiło się w regulaminie konkursu na stronie 7 dotyczące upoważnienia. Czy dobrze rozumiem, że upoważnienie, które składamy w wersji drukowanej do tradycyjnej wersji wniosku, przedkładamy również w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego SOWA, czy to jest państwa nowa jakby wersja wydarzeń na konkurs ABK? Chodzi mi o przypis na stronie 7 regulaminu konkursu dotyczący upoważnienia dla osób podpisujących projekt innych niż te, które są osobami upoważnionymi do podejmowania decyzji wiążących tak. wobec beneficjenta. To załączają państwo tylko i wyłącznie do wersji drukowanej. Rozumiem, czyli tak. nie robimy sobie nie. żadnego skanu. Z żadnego skanu do SOWY nie. To też to wynika jakby z tego, że to pozwala nam na przyszłość też uniknąć problemów związanych z negocjacjami. Zazwyczaj jest tak, że na negocjacje przyjeżdżają te osoby, które już wcześniej są wskazane we wniosku. Bardzo często jest potem sytuacja, że my w zasadzie nie jesteśmy w stanie zweryfikować, kto reprezentuje, czy to uczelnię, czy partnera. To stąd to wynika. Czyli tylko do wersji drukowanej tak, tylko robimy do wersji upoważnienie dla tej osoby, która jest wpisana do 2.7 i która podpisała się w piątej części pod wnioskiem o dofinansowanie. Tak, dokładnie. Mhm. I drugie pytanie dotyczy narzędzi diagnozowania kompetencji studenckich. Państwo wskazujecie pewne rozwiązania, które zostały opracowane w ramach POKL i interesujemy się tymi narzędziami. Nie chcemy kupować narzędzia gotowego, ponieważ one są wyceniane przez potencjalnych wykonawców na bardzo wysoko i nie jest to dla nas interesująca oferta. A zatem chcemy skorzystać z narzędzi, które już funkcjonują, zostały opracowane w ramach projektów POKL
w ramach czwartego priorytetu, w ramach tych projektów innowacyjnych. Ale czy dobrze rozumiemy, że właścicielem tych narzędzi jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i że to do państwa powinniśmy się zwrócić z zapytaniem o warunki korzystania z tych narzędzi na potrzeby projektu ABK? Że tak, po pierwsze w ramach projektów innowacyjnych powstały narzędzia do monitorowania losów absolwentów. Nie tylko. Widzimy wśród tej listy wymienionej bodajże w załączniku numer 9 narzędzia do badania kompetencji studenckich i takimi narzędziami chcemy się w projekcie ABK posłużyć. Znaczy, rozumiem, nie ma przeciwwskazań, natomiast tutaj akurat w tym standardzie jest napisane, że przy opracowaniu działań związanych z monitoringiem losów absolwentów można skorzystać z rozwiązań opracowanych. Czyli do badania, czyli do prowadzenia działań standardowych w ramach tego projektu nie możemy korzystać z tych gotowych narzędzi? Znaczy, można, natomiast i tak będziecie się państwo musieli do nas zgłosić, bo to my jesteśmy właścicielami tych rozwiązań. Tego dotyczyło moje pytanie. Czy do państwa mamy się zgłosić z zapytaniem, na jakich warunkach będziemy korzystać z tych narzędzi? Chcemy zgłosić się teraz, ponieważ to na etapie aplikowania. Chcemy wiedzieć, jakie warunki będą towarzyszyć realizacji tego projektu, ale rozumiem, że to jest właściwy sposób rozumowania, czyli państwo jesteście właścicielem tych narzędzi i to państwo zdefiniujecie nam warunki korzystania w projekcie z tych narzędzi. W porządku. I teraz trzecia kwestia jest taka. Przyznam szczerze, że dla mnie bardzo miłą niespodzianką w ramach niniejszego spotkania jest informacja, że możemy nie tylko dokonać zakupu gotowych narzędzi do diagnozowania kompetencji, ale że możemy również opracowywać narzędzia kompetencji studenckich, bo to oczywiście zmienia troszeczkę jakby charakter wydatków, tak? Co innego to jest zakup gotowego narzędzia, a czym innym jest troszeczkę opracowanie narzędzia do badania kompetencji, które na przykład moglibyśmy sobie zrobić posiłkując się naszymi informatykami. I w związku z tym chcę zapytać, czy tego rodzaju działania, czyli przeznaczenie części projektu na opracowanie narzędzia badania kompetencji jest kwalifikowanym działaniem w projekcie. Tak, bo to jest jakby rozwinięcie, pani pytanie jest rozwinięciem pytania, które tu pan wcześniej zadał. Tak, oczywiście to będzie dopuszczalne, tylko proszę pamiętać, będziemy to badać. No to powinno być działanie krótkotrwałe. Nie będziemy na pewno pozwalali na finansowanie, gdzie przez 3/4 projektu ktoś będzie opracowywał to narzędzie i no jakby generalna finalny koszt jego wytworzenia też powinien odpowiadać temu, co państwo znajdą na rynku ewentualnie podobnym narzędziom, więc wtedy my dopuszczamy taki wydatek. I ostatnie pytanie dotyczy wątku, który już tutaj się pojawił, ale nie wiem, czy właściwie został przeze mnie zrozumiany. Otóż kluczowym wskaźnikiem rezultatu w tym konkursie jest wskaźnik dotyczący odsetka absolwentów, których będziemy badać dalsze kształcenie bądź zatrudnienie do 6 miesięcy po zakończeniu kształcenia. I chcę ponowić pytanie. Pytanie brzmi, co w tym konkretnym przypadku oznacza pojęcie zakończenie kształcenia? Dziękuję. Jeśli chodzi o zakończenie kształcenia, w tym wypadku, to tak jak odpowiadałem na to pytanie wcześniej, zadane na samym początku, to bardziej patrzyłbym na to od takiej strony utylitarnej, bo tak jak powiedziałem, mamy studentów, którzy jeszcze formalnie są studentami, nie opuścili murów uczelni, oni już pracują. I dla nas wtedy będziemy to mierzyli od momentu, kiedy taka osoba podjęła pracę. Ona już wtedy, no, bo widzę właśnie, zastanawia się pani, jakby będziemy, wyobrażam sobie, tak jak analizowałem to w tych poprzednich konkursach, w których się pojawia też ta kwestia zakończenia i kwestia liczenia odsetka zatrudnialności. Tutaj państwo mają bardzo wiele wątpliwości i jest różna sytuacja studentów nawet w ramach jednego i tego samego projektu.
Więc tutaj często będzie tak, że ktoś faktycznie muszą, no bardzo mi przykro, ale państwo jakby będą musieli też badać to indywidualnie trochę. Bo czasami jest tak, że ktoś faktycznie odebrał dyplom i wtedy to już jest jakby koniec. Sytuacja jest jasna i oczywista. Taka osoba już faktycznie opuściła mury uczelni. Czasami jest tak, że ktoś zakończył kształcenie w tym sensie, że nie uczestniczy już w żadnych zajęciach, a jeszcze nie doszło do jego obrony, do wydania mu dyplomu i tak dalej. Ale taką osobę, jeśli ona w tym czasie znajdzie zatrudnienie, już będziemy też liczyli. Więc to stąd jakby nie jest unikanie odpowiedzi z mojej strony, tylko tej jednej takiej jednoznacznej odpowiedzi się nie da w tym wypadku niestety udzielić. Ponieważ niekoniecznie musimy tutaj wspierać studentów ostatnich lat, tak państwo tutaj powiedzieli i to rozumiemy, to załóżmy, że w projekcie obejmujemy wsparciem studenta drugiego roku pierwszego stopnia studiów. On jeszcze ma trochę czasu do zakończenia studiów, a my obejmujemy go wsparciem na indywidualne poradnictwo zawodowe, na warsztaty z przedsiębiorczości. I ten student przez powiedzmy kilka miesięcy uczestniczy w wsparciu projektowym i następnie jakby no, kończy ten udział w projekcie, bo już nic dla niego więcej, jakby żadnej dodatkowej oferty nie mamy. Ale jeszcze do zakończenia takiego formalnego kształcenia, no powiedzmy został mu cały rok. To jeżeli my wiemy, że on już wyszedł nam z projektu i docierają do nas sygnały, że te osoby właśnie podejmują różne aktywności zawodowe, to po zakończeniu udziału przez nie w projekcie możemy już zacząć je badać na okoliczność tego wskaźnika? Tak, jeśli państwo będą mieli informację, że te osoby faktycznie skorzystały z wsparcia otrzymanego od państwa i już podjęły jakąś aktywność zawodową, to mogą je państwo badać. Jeśli to jest ktoś, kto skorzystał z tego wsparcia, ok, ale nie robi nic więcej poza tym, że studiuje dalej na tym pierwszym stopniu kształcenia, no to nie, to tutaj będą państwo czekali przynajmniej do tego momentu, kiedy on skończy ten pierwszy stopień i wtedy będą go państwo badać. Ale jeśli są sygnały, że taka osoba podjęła aktywność zawodową, to mogą ją państwo badać w tym wypadku. Tak. Bo to jest, przepraszam, to jest jakby istota tego konkursu, to o czym mówiłem. Chodzi nam o to, aby pomóc studentom znaleźć zatrudnienie. Więc jeśli on faktycznie dzięki państwu już znalazł to zatrudnienie, to nie ma sensu takie sztuczne oczekiwanie na to, żeby można było zacząć mierzyć ten wskaźnik. Dzień dobry, Agnieszka Kalbarczyk, Fundacja Realia Kariery. Ja od lat jestem związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pytanie mam dwa. Jedno dotyczy tego, że projekt ma udzielać wsparcia związanego z kierunkiem kształcenia studentów. Chciałam zapytać, jak państwo szeroko rozumieją ten związek. To znaczy, czy on się ma zawierać w fakcie zatrudnienia na stanowiskach związanych z zakresem obowiązków albo tytułem zawodowym, tytułem, nazwą stanowiska po prostu z kierunkiem kształcenia. Bo czy to należy szukać tego związku w jakichś oficjalnych klasyfikacjach, czy będą państwo każdorazowo analizować zasadność i ten związek i odległość od kierunku kształcenia? Czy myślę, przepraszam, że to będzie wymagało jednak bardziej analizy w przypadkach, które nie będą oczywiste i będą wątpliwości. No, mówiąc tak bardzo brzydko, no to chodzi o uniknięcie sytuacji, że ktoś skończy studia wyższe i zaczyna pracować w barze szybkiej obsługi, co media z lubością czasami podkreślają, że te studia nic nie dają, bo ktoś idzie pracować, kończy studia jakieś tam takie, a takie, a idzie pracować w barze szybkiej obsługi, do czego studia mu nie są potrzebne. Więc to chodzi o uniknięcie takich sytuacji. Ale jakiś związek, to nie musi być zawód wynikający bezpośrednio. Jeśli ktoś kończy kierunek pedagogiczny, to nie oznacza od razu, że musi zostać koniecznie dzięki wsparciu ZBK nauczycielem, ale powinien wykorzystywać w swojej pracy tą wiedzę, którą na studiach pozyskał. A może to robić też w inny sposób niż zostanie nauczycielem. I rozumiem, że to jakby w trudnie będziecie państwo analizować, czy związek wystąpił, czy nie, tak? Znaczy my będziemy to badać w trakcie kontroli, a państwo będą musieli potrafić wykazać, że taki związek jest. To też nie jest tak, że to zostanie przerzucone na nas i my będziemy to mieli sobie badać. To potem państwo będą musieli wykazać, że środki
poprzez ABK zostały wydane prawidłowo, ponieważ ktoś dzięki temu znalazł pracę związaną z tym, czego się uczył przez lat 3 czy 5. Mhm. A drugie moje pytanie to jest kolejne pytanie dotyczące form grupowych. Tym razem dotyczące tego, czy państwo w ogóle nie przewidujecie możliwości prowadzenia takich form, które są de facto formami wsparcia indywidualnego, ale prowadzonymi technikami grupowymi, jakim są na przykład znane kiedyś pod nazwą job klubów, czy klubów pracy, czy treningów poszukiwania pracy. To jest de facto usługa indywidualna, tyle tylko, że realizowana jest w formule grupowej, dalece efektywniejszej niż indywidualne porady, bo zwiększa się naprawdę wpływ, możliwość zrealizowania pewnych technik, które są niemożliwe do zrealizowania w relacji 1:1 i tak dalej. Znaczy, mówiliśmy wcześniej o tym, że nie wykluczamy takiego wsparcia, ale nie pozwalamy na finansowanie w tym sensie, że będą państwo w budżecie tworzyli osobne działania dotyczące takich szkoleń. To mogą państwo przeprowadzić takie wsparcie, o ile wykona je normalnie doradca zawodowy w ramach tego, że udziela porad. Części porad będzie udzielał, większości powinien indywidualnie, ale oprócz tego będzie mógł przeprowadzić takie szkolenie, jakie pani wskazuje. Po prostu nie będzie dodatkowego kosztu, nie wiem, na wynajęcie na przykład firmy zewnętrznej, która przeprowadzi takie szkolenie. To jest niedopuszczalne. Piotr Rabczak, Uniwersytet Jagielloński. Ja mam takie łatwiejsze chyba trochę pytania. Chciałem zapytać o tego doradcę do spraw przedsiębiorczości, bo tutaj mówiliśmy o tych limitach, które każda z uczelni ma wypełnić w świadczeniu zindywidualizowanych usług. Chciałem zapytać, czy, bo to było jakby w kontekście doradców zawodowych, czy... Tak, ale wliczają, chodzi o porady, one się wliczają, również te, których udziela doradca do spraw przedsiębiorczości. Rozumiem, czyli na przykład one... w tych 1000-1200 ten tak. Doradca do spraw przedsiębiorczości też ma swój udział. Tak. Okay. Chciałem zapytać też o, czy istnieje jakiś limit dla, jeżeli dany pracownik biura karier przejdzie jakieś tam szkolenie, prawda, dokształcenie i tak dalej, poszerzy swoje kompetencje i będzie chciał coś zrobić dla studentów, czy istnieje jakiś limit, nie wiem, tych studentów, ilu ma tu świadczyć usługę, czy nie? Czy to jest tak, że, nie wiem, no, bierzemy na przykład grupę, organizujemy szkolenie dla 60 osób? Nie ma takiego limitu. Nie ma. A jeszcze jedna taka sytuacja, kiedy, czy w ogóle istnieje możliwość na przykład ściągnięcia z zagranicy osoby, z którą się współpracuje i ta osoba może być takim trenerem dla pracowników biura kariery w Polsce i czy można na przykład pokryć wtedy koszty jej pobytu tutaj, jakiegoś ewentualnie przelotu i tak dalej? Czy to jest możliwe? To nie jest wykluczone, może tak powiem. Szczerze mówiąc, nie rozpatrywaliśmy takich szczegółowych przypadków, natomiast rozumiem, że będziecie państwo w stanie udowodnić, że na rynku w Polsce nie ma tego rodzaju specjalistów i ta osoba ściągnięta z zagranicy ma indywidualne, wyjątkowe, unikalne kompetencje, na których państwu zależy. I wtedy to, rozumiem, będzie na zasadzie umowy cywilnoprawnej? No właśnie chciałem zapytać o to, jak wtedy się, nie wiem, no rozliczamy, jak te koszty... Wyobrażam sobie, że wtedy ta osoba by z państwem zawierała umowę cywilnoprawną i by przedstawiała swoje oczekiwania finansowe. Myślę, że najwygodniej byłoby, żebyśmy już nie rozbijali tego na wszystkie koszty pobytu, dojazdu, tylko po prostu ta osoba mówi, że za tyle pieniędzy jestem w stanie, za taką kwotę jestem w stanie świadczyć taką usługę. Rozumiem. I wtedy to będzie w ramach po prostu umowy cywilnoprawnej. Okay. No i na koniec jeszcze jedno pytanie o narzędzia, o których tutaj mówiliśmy. Czy jest taka możliwość, że te narzędzia nam zostaną jeszcze na czas po projekcie? Czyli nie wiem, kupujemy sobie trochę więcej narzędzi i możemy ich używać po zakończeniu projektu, tak jak naszych doradców zawodowych? Jedna rzecz jest taka, jeżeli państwo kupicie narzędzie i to będzie program informatyczny, no to licencja zostaje państwu, powinna zostać również na okres po realizacji projektu, no bo chodzi o wypracowanie jakichś trwałych mechanizmów. Natomiast jeżeli na przykład mówimy o testach psychologicznych, gdzie mamy te arkusze odpowiedzi takie wydrukowane, których nie można kserować, tylko trzeba je po prostu kupić w określonej ilości, no to te arkusze muszą być kupione w tej ilości, która zostanie zużyta w ramach projektu, natomiast arkusze używane już po projekcie, no to w ramach środków własnych będziecie państwo musieli finansować.
Dzień dobry, Politechnika Śląska, Małgorzata Rom. Mam pytanie o studentów, którzy potencjalnie mogą być wsparci w kompetencjach, czyli w pierwszym i w drugim projekcie. Czy oni mogą być uczestnikami wsparcia udzielanego przez ABK? Tak, to znaczy jesteśmy na tyle wstępnym etapie realizacji całej osi trzeciej Power, że nie wykluczamy czegoś takiego. Prosiłbym o unikanie sytuacji, kiedy to wsparcie byłoby bardzo zbliżone, że dana osoba w ramach projektu, który no, oby Państwu życzę, dostał dofinansowanie z PRK, dostawała takie same wsparcie jak tutaj. Tutaj na razie tego nie ma. Podejrzewam, że od przyszłego roku, od takiego już powtarzania się kolejnych form wsparcia, tam mogą być takie zastrzeżenia co do wspierania tych samych osób. Na razie tego nie ma. To jeszcze mam drugie pytanie. Jakby rozwinięcie tego, które koleżanka zadała z Politechniki Krakowskiej. Mamy w biurach doradców, prawda, ale też mamy pracowników tak de facto administracyjnych. Co się dzieje w sytuacji, gdy ten pracownik w tej chwili uzupełnia kwalifikacje, czyli tak de facto może zostać, będzie mógł wypełniać funkcję doradcy zawodowego, ma umowę okresową, która mu się kończy na przykład 31 grudnia. Czy jest możliwość, żeby taka osoba brała udział w procedurze takiej konkursowej i aplikowała jako doradca zawodowy w tym przyszłym konkursie? Rozumiem, że problem jest z finansowaniem ewentualnie takiej nowej osoby, finansowanie jej wynagrodzenia. No, według mnie nie widzimy przeciwwskazań, bo to była osoba, która wcześniej przed projektem wykonywała inne czynności, nie miała określonych kompetencji, nabyła je i teraz może świadczyć usługi jako doradca zawodowy i być zatrudniony w projekcie i to wynagrodzenie jest wtedy tym nowym jakby wynagrodzeniem. Dziękuję bardzo. I mam trzecie pytanie, które jest tak naprawdę pytaniem, które władze nie tylko mojej uczelni, ale wiem, że kilku innych zadały. Nowelizacja kodeksu pracy, umowy okresowe, które trwają powyżej 33 miesięcy, z mocy ustawy przekształcane są w umowy na czas nieokreślony. I jest obawa finansowa uczelni, w pełni uzasadniona, czy będą w stanie dłużej niż przez te, załóżmy, teoretyczne 4 lata, zwłaszcza, że projekt będzie trwał 3, mamy obowiązek utrzymania przez rok i potem co dalej. I dlatego to sądzę, że to nie tylko obawy zgłaszane przez... W kodeksie jest nawet taka forma umowa na czas wykonywania określonej pracy. No więc... Myślę, że w projektach by można to użyć. Można było, coś takiego, tak? To ja w takim razie dziękuję bardzo. To teraz jeszcze ja mam pytanie. Tomasz Jankowski z Torunia, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Na początek jedna refleksja i kilka pytań. Refleksja jest taka, my jesteśmy bardzo dużą uczelnią, zatrudniamy 5 doradców zawodowych, ponad 1200 rozmów rocznie. Teraz tak, ciężko byłoby nam zwiększyć doradców. No nie przekonalibyśmy raczej naszych władz na to, że zwiększamy liczbę doradców, a chcielibyśmy w tym projekcie wziąć udział. Refleksja jest taka, jeżeli obliczyliśmy koszty, jakie projekt by miał, no one byłyby bliskie zeru, tak? Ponieważ koszty doradców byłyby zerowe. Nie mielibyśmy tym samym kosztów na koszty pośrednie, w związku z tym nie mielibyśmy kosztów na zarządzanie projektem, a jednak 600 osób w trakcie realizacji projektu to jest więcej niż zrobiliśmy kiedykolwiek w jakimkolwiek projekcie. I myślę, że tutaj, znaczy to pewno Państwo nie przewidzieliście takiej sytuacji. Może z tego to wynika, że gdzieś tutaj ten temat tak jest ugryziony. Ja rozumiem generalnie ideę i my postaramy się w nią wpisać, tak? Natomiast myślę, że gdzieś chyba może w przyszłości trzeba było w konkursie podejść do tego tematu może jakoś inaczej, bo my byśmy chcieli pójść bardziej w jakościową zmianę tego, co oferujemy studentom, niż w ilościową. No ale rozumiem, że nawet nie, o nic nie pytam, tak? Bo rozumiem, że... Nie no, bardzo dziękujemy za pytanie, które nie było pytaniem. Natomiast tak, my organizując ten konkurs wyszliśmy z założenia, że przede wszystkim trzeba wspierać te uczelnie, w których akademickie biura karier są jeszcze mało rozwinięte, mało uczestniczą w życiu uczelni. Wiemy, że są akademickie biura karier, które można nazwać wiodącymi w skali kraju i niestety, jak zazwyczaj ze wszystkimi projektami Europejskiego Funduszu Społecznego, one nie będą, te konkursy adresowane akurat do tych wiodących najlepszych. Natomiast jeżeli mogę na tym forum służyć doradztwem, to ja uważam, że Państwo mogliby spróbować napisać krótki projekt,
w ramach którego by wsparcie było adresowane do państwa pracowników na rozwój tych nowych kompetencji, tych dodatkowych, fajnych rzeczy, które moglibyście oferować studentom i wtedy przewidzieć, że te osoby po zakończeniu projektu, znaczy swojego udziału w projekcie, będą oferowały przez jakiś czas te nowe, wzmocnione, rozszerzone usługi. Tak? No, dla najlepszych niestety tylko takie małe projekty. I też pani kierownik naszego biura w takim kierunku no, nam sugerowała doradcom. Natomiast myśmy w międzyczasie się okazało, że pojawiła się pewna możliwość, to znaczy jeden z wydziałów dostał akredytację, która zobowiązuje do zwiększenia znacznie ilości wsparcia indywidualnego. Więc jakby tutaj ten temat się rozwiązał, bo po zakończeniu projektu wydział będzie finansował doradcę w biurze karier. Natomiast teraz przejdźmy do pytań. Rozumiem, że te 20% można objąć innych studentów niż tylko to zwiększenie o 20%. To znaczy zwiększamy o 20% liczbę doradztwa, ale w ramach projektu możemy sfinansować też znacznie większą grupę, czyli tak, też... Tak, znacznie większą. To jest minimalne to, co państwo muszą zrobić. Okej. Okay. Teraz tak, zatrudniamy dodatkowego doradcę, który będzie obsługiwał te 20%, ale ponieważ specjalizacja u nas w biurze jest taka, że jeden doradca robi coś, drugi robi coś innego, tak, każdy się specjalizuje też w pewnych jeszcze dziedzinach. Czy jest możliwa wymiana tych studentów, którzy będą projektowi, pomiędzy tym doradcą, który będzie zatrudniony dodatkowo w ramach projektu, a pomiędzy doradcami, którzy nie będą zatrudnieni w ramach projektu, ale są... Tak, ramach... jakby sytuacja tych doradców, których państwo mają, w żaden sposób nie jest zróżnicowana, jeśli chodzi o to, czego oni mogą nauczyć studentów, jak mogą ich wspierać. Różnica jest tylko taka, że wyłącznie nowy doradca może być sfinansowany w ramach projektu, a to już jak oni się dzielą wsparciem kierowanym do studentów, to już nie ma różnic. Kolejna sprawa, szkolenia. Rozumiem, że szkoleń nie możemy sfinansować, a jeżeli byśmy chcieli, bo no taka forma się dość fajnie sprawdziła w projekcie, który jeszcze realizujemy, szkolenia wyjazdowe, że studentów zabieramy i raz w semestrze tych, którzy przechodzili przez projekt, robimy szkolenia poza terenem. Rozumiem, że nie będziemy mieli szans na sfinansowanie takiego szkolenia. I, nie. Okay, dobra. Teraz tak, czy obowiązek utrzymania doradcy do spraw przedsiębiorczości jest na tej samej zasadzie jak doradcy zawodowego? Czy przez tak, rok? Na tej okay. samej zasadzie. Przy czym nie ma chyba tam wymienionej formy zatrudnienia w przypadku doradcy do spraw przedsiębiorczości. Jak przy doradcy zawodowym była mowa o zatrudnieniu. Tak, no to jest analogicznie, również zatrudnienie na umowę o pracę. Tylko umowa tak. o pracę, tak? Dobrze. Teraz tak, mamy takich byłych absolwentów, którym się udało, osiągnęli sukcesy i oni chcą dalej pomagać uczelni, dalej współpracować z uczelnią, ale żeby ich przyciągnąć, ten projekt jest dobrym argumentem do tego, żeby na przykład ich zatrudnić na 1/10 na przykład etatu jako doradca do spraw przedsiębiorczości, który będzie pewne rzeczy pokazywał. Pytanie, czy po zakończeniu projektu jest możliwość jakiejś innej formy niż wynagrodzenie, czyli na przykład forma wolontariatu, że ci ludzie też będą współpracować nie. dalej z biurem karier? Nie, no to jeśli jest zatrudniony jako doradca czy doradca do spraw przedsiębiorczości, no to obowiązują normalne zasady, musi być utrzymane to zatrudnienie. Okej. I tutaj też tylko umowa o pracę, umowa cywilnoprawna nie wchodzi w grę. Dobrze. Myśmy zadali też pytanie o takie narzędzie wspierające bardzo mocno pośrednictwo, mianowicie dostęp do baz danych pracodawców. To są przeważnie płatne rzeczy. Myśmy w ramach jakiegoś tam, któregoś z wcześniejszych projektów mieliśmy możliwość sfinansowania HBI, takiej bazy pracodawców, gdzie na przykład student, który zna język taki i taki, mógłby sobie przeglądnąć tę bazę i wybrać pracodawców lub wspólnie z doradcą poszukać pracodawców, którzy na przykład na rynkach działają tam, gdzie się posługuje tym językiem. To są często też bazy nasze, polskie, ale też międzynarodowe. Czy dostęp do tak, bo to są często duże koszty. Nie, niestety nie, nie jest to narzędzie. Okay. Jeśli mógłbym pana prosić, bo jeszcze kilka Dobra? Osób chce zadać już, pytania, już, a tak? zbliżamy się do końca powoli. Tutaj była mowa o tym, że premiowane będą wspólne z organizacjami pracodawców działania, czy z pracodawcami też, to znaczy nie z organizacją pracodawców, ale z pojedynczym tak, pracodawcą. Z pojedynczymi też. Dobrze. Już? Proszę, proszę wybaczyć, bo będę konsekwentny. Na początku prosiłem państwa o zadawanie pytań w trakcie, więc proszę dać szansę innym osobom. Dobra, dziękuję. Dzień dobry, Karolina Michalak, Uniwersytet Medyczny.
Medyczny Poznań. Mam tylko, chciałabym potwierdzić, te na przykład 400 zindywidualizowanych usług poradnictwa zawodowego, to jest tylko poradnictwa zawodowego, czy też poradnictwa dotyczy w zakresie przedsiębiorczości? Tak. Ponieważ Państwo rozdzielają te w opisach tych wszystkich działań, ale wsparcia, jeśli chodzi o te liczby, to tutaj to Państwo traktują łącznie. Łącznie. Tak. To jeszcze mam pytanie, czy te 400, ponieważ ta usługa może stanowić pewien proces, tak? Bardziej przekłada się na PESEL-e właściwie? Czy... Tak jak powiedziałem, bardziej się to przekłada na PESEL-e. Dobrze. Aha, i jeszcze chciałam się zapytać o te monitorowanie losów absolwenta, które maksymalnie może stanowić 3% kosztów kwalifikowanych w projekcie. Czy jeżeli posiadamy takie narzędzia na uczelni, czy możemy mogą one stanowić wkład własny? Tak, będą mogły. Dobrze, dziękuję. Dzień dobry, Natalia Walczak, Uniwersytet SWPS. Mam pytanie, czy jeżeli zatrudniamy na jeden etat doradcę do spraw przedsiębiorczości i on świadczy usługi dla studentów, oczywiście we wskazanym przez Państwa katalogu, czy on w ramach swoich obowiązków może również udzielać porad studentom z tego, jak konstruować CV i list motywacyjny, co Państwo przypisują tutaj do zwykłego doradcy zawodowego? Czy doradca do spraw przedsiębiorczości też może wykonywać takie zadanie? Tak, będzie mógł. Będzie mógł, dobrze, dziękuję. I mam jeszcze pytanie a propos kontynuacji zatrudnienia doradców. Ten wątek już z różnych stron był tutaj poruszany. W dokumentacji w załączniku numer 9 jest mowa o zachowaniu wymiaru wynagrodzenia łącznie ze wszystkimi dodatkami. Czy to oznacza, że jeżeli w ramach projektu mamy zatrudnionego doradcę na jeden etat, to czy on po zakończeniu realizacji projektu, jego etat może być zmniejszony na przykład do 3/4? Czy jakby i nie, wymiar powinien etatu? Być, tak, powinien być utrzymany wymiar etatu również. Dobrze, mam jeszcze pytanie a propos opisu grupy docelowej projektu. Projekt jest składany przez Biuro Karier, które świadczy usługi dla studentów wszystkich kierunków. Czy w ramach opisu grupy docelowej beneficjenci powinni wskazać jakby dane rynkowe, które wskazują na zapotrzebowanie na absolwentów z poszczególnych kierunków, czy jakby możemy uzasadnić potrzebę realizacji projektu i doboru grupy docelowej poprzez to, że te działania świadczone w ramach projektu są niezbędne dla studentów niezależnie od kierunku? Nie, niezależnie od kierunku. Tu nie muszą Państwo różnicować studentów. Mhm. I ostatnie pytanie. Coaching kariery. Chciałabym się dopytać, jak mamy tak naprawdę interpretować ten zakres doradztwa. Jest to wyjaśnione, że jest to jakby rozszerzenie usługi doradztwa zawodowego i w ramach coachingu kariery mogą być kształcone kompetencje przydatne do poruszania się po rynku pracy. Czy jakby możemy dowolnie sobie interpretować, które kompetencje miękkie na przykład są doszkalane w ramach coachingu kariery, a które przez tradycyjne doradztwo zawodowe, czy powinniśmy się tutaj czymś szczególnym kierować? My pisząc ten katalog posługiwaliśmy się, nie wiem czy to w ogóle działa. Działa? Dobrze. Posługiwaliśmy się też informacjami, które znajdują się na stronach internetowych poszczególnych akademickich biur karier. I tam faktycznie na przykład coś takiego jak doradztwo zawodowe praktycznie w ogóle nie występowało, a było nazwane właśnie taki inny sposób możliwy, że po prostu akademickie biura karier chcą się odróżnić od urzędów pracy. Więc dla nas rozróżnienie jest tylko pomiędzy tym, co świadczy doradca zawodowy w ramach swoich jakby standardowych usług i to może być coaching kariery, można to różnie naprawdę nazywać, bo tak naprawdę, tak jak tutaj pan dyrektor mówił na początku, dla nas nieważne jak to się nazywa, ważne jest to, co się kryje de facto za tą nazwą, więc jeżeli będziemy tutaj mówili o swobodnym poruszaniu się po rynku pracy, o pisaniu listów motywacyjnych, to wszystko jest jakby w tym jednym, niezależnie od tego, jak to nazwiemy. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Grzegorz Kierny, jestem Politechnika Łódzka. Jeszcze raz chciałem uściślić kwestię zwiększenia etatu, czyli jeżeli zatrudniam w tej chwili doradcę na 3/4 etatu i zwiększę ten etat do 1, to ta 1/4 jest kwalifikowalna. Drugie pytanie. Pytałem już, że tak powiem mailowo,
o zakres szkoleń, jakie możemy zaproponować tutaj naszym doradcom zawodowym. I pytaliśmy tutaj o szkolenia językowe i szkolenia z obsługi programów. Państwo odpowiedzieliście, że w jednym i w drugim przypadku jest to niedopuszczalne. Pytanie jest takie, jeżeli doradca zwiększy swoje kompetencje językowe, będzie mógł sprawdzić, czy student ma te kompetencje językowe, które będzie sprawdzał de facto pracodawca na rozmowie kwalifikacyjnej. I tak samo, jeżeli chodzi na przykład o obsługę programów statystycznych, będzie mógł je wykorzystać do analizy badań losów zawodowych absolwentów. Wydaje mi się, że jest to zasadne. Prosiłbym tutaj o komentarz. I ostatnie, trzecie pytanie. Wydaje mi się, że jedyną osobą, która może dobrze poprowadzić projekt tego typu, jest kierownik Biura Karier. I teraz, jeżeli on będzie fizycznie kierownikiem projektu, to rozumiem, że on nie może uczestniczyć w szkoleniach i jednocześnie jego usługi doradcze, które są stosowane, które będą świadczone, nie mogą być liczone do usług w trakcie projektu. No, zaczynając od końca, może faktycznie to już wcześniej odpowiadałem na jedno z pytań. Musi tu nastąpić rozdzielenie. Znaczy nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto będzie kierownikiem projektu i będzie miał, mówiąc brzydko, na głowie realizacji całego projektu, będzie jeszcze oprócz tego otrzymywał wsparcie i potem jeszcze wykorzystywał tą wiedzę, którą zdobędzie w trakcie realizacji projektu. Więc tutaj proszę o rozdzielenie tego. Jeśli ktoś jest personelem projektu szeroko rozumianym i realizuje ten projekt, nie powinien uzyskiwać wsparcia. Odpowiadając na drugie pytania, co do zasady, tak, mówimy, że wsparcie, jeśli chodzi o szkolenie językowe, informatyczne, nie jest dopuszczalne, ale to nawet jest różnie w tym, co pan mówił. No, nie wyobrażam sobie jednak wysłania kogoś na kurs językowy tylko po to, żeby potem weryfikował znajomość języka studenta, skoro jest to normalna rzecz i normalna sprawa, jaka powinna być przedmiotem toku kształcenia. Student ma określone zajęcia językowe i wtedy powinien uzyskiwać określone kompetencje. Z kolei informatyczne, jeśli pan mówi, że to ma być specjalistyczna umiejętność dotycząca jakichś programów statystycznych i tak dalej. Teoretycznie tak, tylko proszę też pamiętać, że jeśli takiego pracownika Biura Karier przeszkolimy w tym zakresie, to on potem musi wykorzystać tą swoją wiedzę, żeby się nie okazało, że przeszkoliliśmy go, a nie ma w ogóle studentów, którym on potem mógłby udzielać wsparcia w tym zakresie. Więc jakby przygotowując formę wsparcia dla pracownika Biura Karier, proszę też pamiętać o tym, jak on potem tą zdobytą wiedzę będzie mógł wykorzystać. I odpowiadając na pierwsze pytanie, nie jest to dopuszczalne. Nie będziemy kwalifikowali zwiększenia etatowego. Tutaj mówimy tylko o zatrudnieniu nowej osoby i jedyna forma, jaką dopuszczamy, to jest zmiana z umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę. Ale to, że państwo będą zwiększali wymiar zatrudnienia, nie jest przez nas dopuszczalne. Aleksandra Krzasek, Wyższa Szkoła Rehabilitacji. Ja mam takie pytanie co do projektu partnerskiego. Czy jeśli doradca zawodowy jest po stronie partnera, to po zakończeniu projektu finansuje go uczelnia czy partner? Tak, to wtedy finansuje go partner. Chociaż no, co do zasady prosiłbym, aby te główne działania w projekcie, czyli takie jak doradca zawodowy, żeby to było przewidywane po stronie wnioskodawcy jednak, a nie po stronie partnera, no bo to też rodzi wątpliwości potem, dlaczego jest akurat taki układ, że państwo są wnioskodawcą, a partnerem jest inna uczelnia, skoro doradcę zawodowego wybierają państwo jakby od partnera. No wtedy powinna nastąpić zamiana i może ten przewidywany dzisiaj partner powinien być wnioskodawcą. Ale jeżeli partnerem nie jest... Ale to proszę pamiętać, że to mają być doradcy zawodowi w ABK, a nie doradcy zawodowi w innym podmiocie niż Akademickie Biuro Karier. Więc ja tu w sposób dorozumiany, jakby odnosząc się do pani pytania, zrozumiałem to tak, że mówimy o doradcy zawodowym, który jest w ABK na innej uczelni, która jest partner. Nie. To jeśli to jest podmiot inny niż uczelnia, to tego nie dopuszczamy. To doradca zawodowy może być tylko w Akademickim Biurze Karier. I drugie moje pytanie, jeżeli chodzi o kryterium dostępu numer 12. Czy jeżeli uczelnia kształci do 4000 studentów, czy dobrze rozumiem, że w momencie składania wniosku liczba udzielonych porad indywidualnych powinna wynosić 200?
w momencie składania wniosku. Już powinniśmy mieć 200 porad. Nie, państwo muszą zbadać, jeśli państwo planują realizację projektu przez 2 lata, to muszą państwo sprawdzić, ile w analogicznym okresie, czyli ile państwo udzielili porad w ciągu ostatnich 2 lat. I tę liczbę muszą państwo zwiększyć o 20%. Okay. Dokładnie. Dziękuję. Dzień dobry, Jędrzejewicz Karolina, Akademia Marynarki Wojennej. Ja mam takie pytanie odnośnie studentów niestacjonarnych. Czy oni też mogą być objęci tym projektem? Tak, to jest pytanie, które się często pojawia w państwa mailach i ja tak odpowiadam trochę naokoło, nie dlatego, żeby jakoś nie odpowiedzieć, tylko proszę pamiętać, że jeśli dotyczy to studentów niestacjonarnych, którzy już gdzieś pracują, to tak naprawdę podważa to sens całego projektu, bo ten projekt ma pozwolić studentom na znalezienie zatrudnienia. Co innego, jeśli państwo wskażą, że ci studenci niestacjonarni to są osoby, które po prostu z różnych względów nie poszły na studia dzienne, ale one nie pracują i państwo chcą im pomóc znaleźć pracę. To okej, tylko to jakby kieruję do wszystkich z państwa, którzy będą przewidywali studentów niestacjonarnych. Proszę brać pod uwagę to, że to też powinny być osoby, które nie są aktywne na rynku pracy. I takie osoby, teoretycznie studenci niestacjonarni, którzy już pracują, nie wykluczymy ich z tego projektu, tylko to będzie jakby budziło wątpliwości, czy taki projekt jest w ogóle zasadny. Czyli jak ktoś jest zatrudniony na umowę zlecenie, to bo na przykład pracuje dorywczo, bo nie mógł pójść na właśnie studia dzienne, tylko musiał pracować, nie wiem, to niech państwo pokażą, dlaczego państwo chcą go wspierać. Czy to jest osoba, która może chce znaleźć umowę o pracę i brakuje jej czegoś tam, jakiejś umiejętności, kwalifikacji, porad zawodowych, to muszą to państwo opisać we wniosku. Tu ciężar jest przeniesiony na państwa stronę, żeby udowodnić, że takiemu studentowi wsparcie jest potrzebne. Dziękuję. Hubert Łódzki, Szkoła Logistyki z Wrocławia. Ja jeszcze kontynuuję ten wątek związany ze studentami zaocznymi, bo rozumiem, że państwo nie wykluczają udziału takich studentów. Czy w takim razie, jeżeli wykażemy, że ci studenci albo zmienili rodzaj zatrudnienia, czyli na przykład z umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę lub zmienili branżę, ponieważ chcieliby pracować w branży, która jest związana z kierunkiem studiów, czy tacy studenci będą się wliczali do tego wskaźnika zatrudnialności? Tak, będą się wliczali. Państwo udowodnią, że nastąpiła poprawa ich sytuacji na rynku pracy dzięki wsparciu, które otrzymali w ramach projektu. Jasne. Mam pytanie też jeszcze wracając do kwestii utrzymania zatrudnienia nowego doradcy zawodowego. Była wcześniej mowa o jakichś przypadkach losowych, które powodują, że ten doradca jako konkretna osoba nie kontynuuje tej pracy. A co w przypadku, gdy taki doradca zawodowy złoży wypowiedzenie? Czy to może być przyczyna wystarczająca? No. Mówiąc potocznie, z niewolnika nie ma pracownika. Jeśli ktoś się zwolni, nie będzie chciał u państwa pracować, to nie mają państwo prawnych możliwości, żeby go zatrzymać u siebie na siłę, no tylko muszą państwo wtedy utrzymać etat, jakby zatrudniając kogoś innego w miejsce takiej osoby. Jasne, oczywiście. Mam pytanie jeszcze dotyczące jakichś propozycji sposobu monitorowania wskaźnika zatrudnialności, z tego względu, że w regulaminie jest zapis o tym, że ten sposób będzie narzucony przez umowę o dofinansowanie. Czy państwo już mają jakieś takie sposoby? Zapis odnosi się nie do propozycji sposobu monitorowania czy określenia przez nas na etapie umowy o dofinansowanie działań, jakie państwo macie w tym zakresie prowadzić, tylko chodziło nam o doprecyzowanie na sposobu informowania nas i przekazywania, bo tu jeszcze cały czas prowadzimy też dyskusję z instytucją zarządzającą, jak to będzie wyglądało przy końcowym rozliczeniu wniosku o płatność, czy wnioski będziemy zatwierdzać warunkowo, czy to będzie na etapie kontroli, tak jakby kontroli trwałości, czy po sprawozdaniu się, po przekazaniu informacji. I to o to nam chodziło w zasadzie, o sposób, w jaki państwo będziecie nam przekazywać informacje, a nie to, w jaki sposób macie te działania prowadzić. Mhm. Czyli rozumiem, że nie ma jakichś szczegółowych wytycznych, na podstawie jakich dokumentów, jakich informacji przedstawianych my tą zatrudnialność będziemy potwierdzać. To należy jakby do nas, wykazanie we wniosku. I mam jeszcze pytanie
o wykorzystanie w zakresie monitoringu losów absolwentów tych produktów, projektów innowacyjnych. Czy jeżeli my skorzystamy z takiego innowacyjnego produktu jeszcze przed rozpoczęciem realizacji projektu, czy to zostanie uznane jako spełnienie tego wymogu monitorowania? Znaczy, proszę pamiętać, że to nie jest wymóg. My nie, to było tylko wskazanie przez nas, że państwo mogą z tego korzystać. Oczywiście, i to tak jak odpowiadałem jednemu z panów wcześniej na pytanie, jeśli państwo mają już wcześniej przewidziany taki mechanizm, no to nie wymagamy tworzenia po prostu czegoś nowego. I ostatnie pytanie dotyczące mentoringu. Ponieważ w przypadku doradztwa zawodowego jest ściśle wykazane, w jaki sposób należy dokumentować przeprowadzanie tych usług za pomocą protokołów szczegółowych. Natomiast pytanie o mentoring. Czy to również musi być wykazywane na podstawie jakichś protokołów podpisywanych przez mentora i pracownika? Czy tak, ponieważ mentoring to jest taka dosyć szczególna więź pomiędzy mentorem i osobą, która dopiero jest zatrudniona u pracodawcy. Tutaj zostawiliśmy pewną dowolność. Możecie państwo dopracować. Wiadomo, że to będzie musiało być w jakiś sposób udokumentowane. Natomiast to już zostawiamy państwu jako chociażby załącznik do tej umowy trójstronnej, no bo rozumiem, że wypłata wynagrodzenia temu mentorowi będzie musiała być na zasadzie chociażby rachunku wystawionego, w którym będzie potwierdzenie wykonania określonych godzin, usług, określonego wsparcia. Więc to już osoby, które będą odbierały te rachunki i potwierdzały wykonanie tych czynności, będą musiały zweryfikować, czy faktycznie ten mentoring był świadczony, czy po prostu te osoby równolegle przebywały tylko w pracy. Dziękuję. Może zaproszę państwa teraz na przerwę półgodzinną. Potem będziemy mieli część finansową do ewentualnych pytań, jeśli państwo będą mieli jeszcze dotyczących tej części, bo tych wydatków i tak dalej, to wrócimy do tego w kolejnej sesji pytań. Dziękuję bardzo.